kontynuujemy omówienie wyjazdowej komisji spraw związanych ze szkołami, w których byliśmy. Czyli Dąbrowy nie było? Nie było. Czyli tak jak już Damian wspomniał, zakończyliśmy chyba na Dąbrowce, na nowej szkole. Nie będziemy już teraz do tego wracać. Zajmiemy się w tej chwili Dąbrową. Proszę, opieram dyskusję. Ja mam notatki odnośnie tej wizyty. Natomiast jeżeli Państwo mają pytania do Wójta, albo własne uwagi, to proszę. Dla przypomnienia. Szkoła w Dąbrowie. Zgłaszała nam pani dyrektor sprawę parkingu, że jest za mały. To co mam tutaj odnotowane. Sprawę ewentualnej funkcji wicedyrektora, bo tam z tego co pamiętam wicedyrektora nie ma, jakby tej pory nie było. Chodzi przede wszystkim może nie o to, żeby był jakby na pewnym etacie, ale o celowanie pewnych uprawnień, które ten dyrektor mógł przyjąć od pani dyrektor. No i oczywiście o sali gimnastycznej, o której mówimy już od dłuższego czasu i która jest według tu pani dyrektor koniecznością, aczkolwiek tak jak w każdej szkole taka sala powinna być. Także otwieram w takim razie dyskusję. Ja może zacznę od zapytania do pana wójta. Czy po analizie oświaty, prowadzone jeszcze jakieś rozmowy na temat ewentualnej rozbudowy tej szkoły w Dąbrowie, czy w tej chwili idziemy w kierunku bardziej podjęcia decyzji co do ewentualnej budowy nowej szkoły? Znaczy decyzje takie jeszcze nie zapadły. Analizy, że tak powiem, cały czas prowadzimy, ale z analiz, które były udostępnione już i omawiane, wynika, że szkoła w Dąbrówce w obecnym obwodzie takim, w jakim jest, i generalnie tej społeczności wystarczy, jeśli przyjmiemy, jeśli przyjmiemy ewentualnie tą półtora zmianowość, o której mówiliśmy, to jest to szkoła taka, która sprosta wyzwaniom. Większość tych nowych osiedli, które gdzieś tam są planowane, jak na przykład osiedle grafitowe, to są osiedla, które się mieszczą na terenie miejscowości Skórzewo i zgodnie z obecną uchwałą należą obwodowo do tamtego obszaru. Czyli generalnie decyzje wiadomo, że będziemy, podejrzewam, rada tutaj z wójtem, z urzędem gminy, z referatem oświaty będzie jak nie mam, podejmowała wspólnie co do dalszego rozwoju tutaj bazy oświatowej w Dąbrowie. Natomiast no, pozostaje jednak ta kwestia tej sali gimnastycznej. Czy jeżeli ta szkoła by miała zostać, będziemy musieli chyba też podjąć temat, co z tą salą gimnastyczną, czy idziemy w kierunku budowy przed ewentualną rozbudową czy budową nowej szkoły na tak jak już wstępnie ustalaliśmy gdzieś w okolicach styku Dąbrowy ze Skórzewem. Czy ta sala będzie miała powstać, no i kiedy, nie? Bo to jest dość ważna kwestia. Jeśli chodzi o taką bazę sportową, w takich miesiącach jak teraz mamy, wrzesień, październik czy miesiące wiosenne, no
to ta baza w tej szkole no jest całkiem niezła, jakby tam lepiej zadbać, to tutaj jest dość duże boisko, dość dużo placu tam wolnego. Natomiast faktem jest, że te zajęcia zimą są dość utrudnione, także że musielibyśmy tutaj faktycznie również ten temat podjąć i zastanowić się nad tym, czy W okresie letnim jeszcze dzieci z Dąbrowy dojeżdżają do Skórzewa na Łowik i tam mają też zajęcia, także na to jeszcze jest ok, nie? Bo jest zdecydowanie. Tak. Zresztą ta społeczność Dąbrowy jest to jeden z ich głównych postulatów, to budowa tej sali. Zgłaszane dzieci. Nie byłoby to korzystnie, gdyby na przykład dzieci z Dąbrowy tam dwa razy w tygodniu, czy ile tych będzie wymagało, dowozić na salę do Skórzewa. I to nieważne, czy to do Dąbrowy, czy no nie wiem, czy do Dąbrowa nawet. To można zrobić, skoro oni dojeżdżają na Łownik, bo będą dojeżdżać na salę, bez tego, czy ta sala będzie też dostępna. No właśnie, bo to jest ta kwestia, jeżeli będziemy mieli, no właśnie, to tu będziemy musieli podjąć ten temat, bo powiem tak, z tymi salami może się zrobić tak, że nie będzie tak całkiem źle, aczkolwiek nie wiem, jakie będzie obłożenie przez szkoły, ale jeżeli powstałaby sala, o co zabiegaliśmy jako Komisja Oświaty już w poprzedniej kadencji, przy rozbudowie Dąbrówki i jeszcze powstałaby sala tutaj w Dopiewie dodatkowo, to mielibyśmy dwie sale więcej. Wtedy być może ten pomysł... Gminie. Tak, dowozić dzieci. Być może wtedy ten pomysł z dowozem dzieci z Dąbrowy, no tylko to by trzeba logistycznie jakoś rozwiązać, nie? No bo wiadomo, że trzeba przejechać i te zajęcia. Na pewno byłby mniejszy koszt niż budowa kolejnej nowej sali gimnastycznej, tym bardziej, że tam wisi wszystko, że ma być zbudowana nowa szkoła, nie? To jest kwestia czasu. Właśnie, to jest kwestia czasu i po co wyrzucać teraz pieniądze i głowę sobie zawracać. Po prostu będą nowe sale oddane gimnastyczne, mamy tutaj jakiś, nie wiem, gimbus czy coś, gdzie się będziemy przemieszczane, no tak jest. Tak się stosuje wszędzie. Ja nawet też pamiętam, chodząc do szkoły w Poznaniu, też mieliśmy salę gimnastyczną w innej szkole i też musieliśmy się tam przemieścić. Wiadomo, że dużym komfortem i byłoby mieć tą salę na miejscu. No na pewno byśmy chcieli, żeby w każdej miejscowości była nowa szkoła, przedszkole, sale gimnastyczne, baseny, ale po prostu nie stać nas na to. No zaczynamy sobie z tego zdawać sprawę, że te finanse jako są w postulat ewentualnie do rozważenia przewóz na salę gimnastyczną dzieci z SP w Dąbrowie na inne sale. Proszę Państwa, takie koszty da się łatwo dosyć wyliczyć w sensie takich dowozów, no bo jeśli w szkole w Dąbrowie jest tych oddziałów takich szkolnych powiedzmy 11, no tak, ale obowiązkowego WF-u jest 4 godziny w wyższych klasach, najmłodszych nie powiem, ale gdyby takie dzieciaki, no kilka razy by je trzeba przewozić tak naprawdę w tygodniu, ile to mogłoby być kursów takiego autobusu, który by dzieci zawoził, odbierał. Wiadomo, że zrobiłoby się to jakoś tak blokowo, że jednych by zawiózł, drugich by odbierał. Tam dało się logistycznie zorganizować. No ale gdyby tygodniowo nawet taki autobus miał przejechać tę trasę tam, nie wiem, załóżmy z 15 razy ekstra, czy z 10 razy ekstra, to myślę, że taki jeden kurs kosztowałby z 30-40 zł, nie, około 5 tam zł za kilometr. Na pewno wiemy, mniej komfortowy jest dojazd. Tak, bo wiemy, że na przykład dzieciaki czasami mają ten bułek nawet przed rozpoczęciem, gdzieś lekcja, tak? Dany dzień, tak? To trzeba to się wyszukać z planem lekcji dla szczególnej klasy, tak? Tak, to musi być skorelowane. To jest łatwo tak mówić o nawróceniu dzieci gdzieś, tak? Na początku, na końcu, to dodawamy, to już to. Że można po drodze gdzieś do szkoły.
To po prostu... Na końcu można je dodać. Tak. Wyplanować tam. Nie może być tego, jeżeli jest to jazdowe, to nie może być Mówię, to by musiało być bardzo dobrze logistycznie rozwiązane. Proszę Państwa, prawda jest też taka, że tak jak tutaj mówiłem, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, bo tak naprawdę powiem szczerze, że z wójtem i z panią Olą Kuźniak bardzo wnikliwie analizujemy różne warianty. Generalnie tego, jak cała ta nasza oświata będzie wyglądała w przyszłości, w sensie baza lokalowa, bo to jest wiadomo rzecz, która może być problematyczna u nas w gminie. No i ja się zgodzę, że jeśli byłaby decyzja taka, że ma tam gdzieś powstać nowa szkoła w okolicach, to wtedy nie będziemy budować sali. Jeśli by zapadła taka decyzja, że tam na przykład nie będzie czegoś, to wtedy myślę, że można byłoby ewentualnie rozważyć, nie? W perspektywie, ale to powiedzmy, że myślę, że jeszcze proszę nam tam dać jakiś czas, bo to też czasami mówię, no chcemy po prostu te warianty mieć różne, dobrze przeanalizowane. O, powiem tak. Jeśli to była na tyle, to jeszcze trzeba brać pod uwagę, czyli budowa szkoła, drogowa, w perspektywie czasu, czy w ogóle jest opłacalne, tak? Bo po prostu nie okazało się, że potem te obie stoi po prostu i nie będzie tak do końca ułożone. Dlatego właśnie my to przede wszystkim analizujemy, czy budować, czy tam, jak i dlaczego, nie? Bo taki tam wniosek generalnie z tych naszych analiz wypływał, że na pewno największy problem będzie w gimnazjach, ale to też niekoniecznie jedynym rozwiązaniem jest tam na przykład wybudowanie szkoły w tamtym rejonie. Przynajmniej ja jakieś jeszcze inne widzę też, ale na razie, że tak powiem, możemy sobie gdzieś tam podyskutować za jakiś czas na ten temat, jak już będziemy w dane lepiej uzbrojeni. Przybyło nam sporo mieszkańców teraz, ale jest to pewnie efekt, bo w pierwszym półroczu zameldowało się w gminie dopiero ponad 700 mieszkańców, ale jest to na pewno efekt wyborów też. W sensie ludzie tam... żeby brać udział, to i tak muszą przyjść do urzędu i oni wtedy się tam dodatkowo, jak już są, to często meldują, bo uważamy, że te 700 osób raczej się nie sprowadziło, biorąc pod uwagę stan inwestycji i oddawania lokali nowych w obecnym czasie w gminie całej. Dobrze. Jeśli chodzi o kwestię parkingu, ja bym proponował, żeby tutaj dyrekcja szkoły bardziej sprecyzowała, jak widzi, tak, ten parking, gdzie, w którym miejsce, ewentualnie na odbudowę, nie wiem, czy ten miejsca powinno być dosyć, natomiast jako zarządzający szkołą bezpośrednio, mają najlepszą wiedzę na ten temat, czy jest to możliwe w ogóle gdzieś posadowienie na terenie szkoły, bo rozumiem, że jedynie tam, bo poza szkołą nie są to nasze tereny i raczej parkingu budować nie będziemy mogli. Także myślę, że to takie pytanie do pani dyrektor. Czy ona jako zarządca widzi? Tak. Gdzie ona obszar, która widzi ten obszar dla rozbudowy takiego parkingu? Myślę, że te koszty byłyby do uniesienia jeszcze przez gminę, ale pewnie też nie od razu, tak? Tak mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o wicę dyrektora, może się pan do tego odniesie, czy tam jest tak konieczne w tej Dąbrowie z takiej analizy? Znaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli w szkole jest więcej niż 12 albo więcej oddziałów, można tego wicedyrektora ustanowić. Jeśli dobrze pamiętam, wstępnie ustaliliśmy, że ten wicedyrektor będzie, ale będzie najbardziej optymalnie jak można zatrudniony w sensie takim, żeby nie generował dodatkowych kosztów. Nie wiem, czy mogę tutaj wtrącić, nie wiem, pamiętasz, pani dyrektor, więc chcę mówić.
mówiła, że też ma tak? Osoby zastępcze, to jest tak jakby zastępca społeczny, nie pobiera żadnej pensji. Formalnie nie jest. Tak, no w mniejszych szkołach, czy w ogóle w jednostkach typu, nie wiem, przedszkole jakieś małe, no nie ma tam formalnie wicedyrektora, tak? Ale taka funkcja, jak tutaj, w Dąbrowie nie jest wystarczająca, tak? Znaczy przepisy w Dąbrowie, które dzisiaj mówię, jeśli jest tyle oddziałów, to zastępca dyrektora powinien być. Ile mamy tam oddziałów? 12. Mamy 12. Tak. Stąd w ogóle wyszedł taki pomysł, bo dopóki tam było 11 oddziałów, to nie, w zasadzie nie było nawet tam możliwości ustanowienia takiej funkcji. Rozumiem. Czyli ja rozumiem, że to może być jeden nauczyciel, tak, pełniący obowiązki z dodatkową tam jakby... Tak, panie dyrektor, chodzi o to, żeby scedować część uprawnień na tego wicedyrektora, żeby też żeby wszystko nie było na jej głowie, tak? No to o to głównie tutaj, że tak powiem, zabiega pani dyrektor, bo twierdzi, że tych spraw jest dużo i w takim przypadku no, ten wicedyrektor trochę by ją odciążył, tak, w tych niektórych kwestiach. Także to, co pan mówił, powiedział, myślę, że jest słusznym kierunkiem, żeby faktycznie iść w kierunku tego wicedyrektora, ale jednocześnie... Najoszczędniej jak się da. Tak, tak jest. Najtańszym kosztem, jakbym powiedział, kolokwialnym. Także, czyli generalnie raczej ten wicedyrektor zostanie tam powołany, natomiast już się dowiemy, jak się to rozwiązało w tych kwestiach materialnych, tak, czy finansowych. No dobrze, czy jeszcze jakieś pytania odnośnie szkoły na biegu? Mojego grubia, ale czy mogę mówić o szkoła parkowa? Pozwól, że zakończymy nasz temat, bo my już przerabiamy to chyba trzeci raz, nasze tu tematy i przejdziemy do tematu wolnych, czyli szkoły te, o której już omawialiśmy, że to do nich później wrócimy, dobra? Może być Justin, a już zakończmy ten nasz tą analizę tej komisji objazdowych. Przechodzimy do szkoły w Dopiewcu. Tam właściwie był jeden główny temat i tu od razu bym poprosił o zabranie głosu pana wójta w sprawie korzystania z sali w Gminnym Ośrodku Kultury. Wiemy, że to jest konieczność, wiemy, że tak się kiedyś to odbywało. Czy ta kwestia została w tej chwili w jakiś tam sposób załatwiona? Tak. Została załatwiona. Wszystko się odbywa dla dobra szkoły, w ten sposób. Tak. Dla dobra dzieci. Dla dobra dzieci. Tak? Tak. Ja myślę, że z mojej strony tylko mogę powiedzieć, że ja tam więcej pytań nie będę zadawał. Chodzi tylko o to, żeby te dzieci mogły z tej sali korzystać. I koniec. Tak. Powiem tak, no w niektórych sprawach trzeba być naprawdę elastycznym i pewne rzeczy rozwiązywać życiowo, a nie tam. Nie? Dobra. Sprawa załatwiona. Czy jakieś pytania? Bo tutaj ja na przykład nie mam więcej jakichś zgłoszonych problemów ze strony pani dyrektor. Znaczy w ogóle jako Komisja Oświaty powinniście się o tym dowiedzieć. Właśnie. Że mamy powołanego nowego dyrektora w Dopiewcu. Pani z formalnego punktu widzenia obejmie swoje obowiązki z dniem 1 września. 1 września. Czyli tak do 31 sierpnia jest dyrektorem. Pani Hanna Grządzioleska jeszcze. 1 września dyrektorem szkoły w Dopiewcu już będzie pani, pamiętam nazwiska. Ola Marianowska-Naja. Aleksandra Marianowska-Naja. Odbył się konkurs, były dwie kandydatury. Tak, to jest pani, która jest nauczycielką w tej szkole też. Także, że zna szkołę, zna problemy. Obie panie przedstawiły swoją wizję rozwoju szkoły, o to przede wszystkim chodziło. No i
konkursie została wybrana pani Maria Łuska. Także, że... Natomiast ten problem, który tutaj pani Rządzielewska się zgłosiła, został rozwiązany, myślę, że... Natomiast to była jeszcze kwestia rozwiązania oddzielenia sprawy zabaw antypoiska, z tego co ja mam. No właśnie, tak? Tego nie mam zamontowane. Tylko, że od przyszłego roku, nie wiem jak to będzie, czy przedszkole zostaje, czy... No jeżeli nie, to nie powiem. Proszę Państwa, jeśli pani uzyska takie odpowiedzi, bo ja wróciłem z wakacji, ale doszło do mnie taki słów, że pytania w ogóle. Ta procedura wyłonienie dyrektora szkoła w Dupielcu, tak? Czy stronę gminy to poprowadzone prawidłowo, wszystko zgodnie z... Ależ oczywiście, że tak. Dobrze. Nie, chciałem powiedzieć, bo ktoś tam wysłał do mnie takie pytania. Podobne, nie, no, to proszę, szanowni państwo, nie wiem, czy kiedykolwiek pewnie nie... Może ktoś z Państwa uczestniczył w rekrutacji, w sensie, w konkursie. Naprawdę są osoby z kuratorium, bardzo wnikliwie analizują wszystkie dokumenty formalne. My zanim przeszliśmy do części oceny merytorycznej kandydatów, spędziliśmy nad dokumentami, i nad zastanawianiem się nad tym, czy wszystko jest zgodne z dwoma rozporządzeniami i z innymi regulacjami prawnymi, pewnie ze 3 godziny nad tą analizą. Komisja później, cała w składzie, podejmuje, i to jest też zaprotokołowane, podejmuje w głosowaniu jawnym decyzję o tym, czy po pierwsze, czy konkurs został dobrze ogłoszony, czy formalnie spełniają wszyscy kandydaci kryteria, i były głosowania, wszystkie głosowania były 8-0, tak? Czyli nie było tam jak gdyby żadnych wątpliwości. Dobra, to bym mógł prosić także na przyszłości, żeby Komisja Oświaty była poinformowana o takiej temie, żeby później byli świadomi tam, co się dzieje. Proszę. Przewodniczący jest zawsze. Tak, nie zawsze, to też zależy od wójta. Wójta tutaj powołuje do komisji, tak, wójt powołuje komisję i to nie ma reguły, że musi być przewodniczący. Jeżeli zostaje tam poproszony, to z reguły jestem, tak? Natomiast to nie ma tak, jakiejś tam reguły, że to akurat przewodniczący musi być, ale no, tak zawsze było przyjęte, że przewodniczący Komisji Oświaty z racji pełnienia tej funkcji jest w tej komisji, tak? Także że w tym przypadku również byłem, tak? To co powiedział pan wójt, potwierdzam, bardzo długo zwłaszcza członkowie komisji, kuratorium, którzy byli z kuratorium, analizowali dokumenty, przyglądali się tej kwestii formalnej, czy wszystko zostało w terminach, tak, bo ogłaszane i tak dalej. No i później nawet, mogę tylko tyle powiedzieć, że głosowanie z kolei już nad samym wyborem dyrektora nie było jednogłośne, tak? Czyli wynik nie był jednogłośny. Natomiast te kwestie formalne były przegłosowane jednogłośnie, czyli nawet jakby członkowie komisji różniący się tutaj zdaniem co do wyboru samego już końcowego, no, byli zgodni, że bo ostatnim głosowaniem jest głosowanie dopuszczające kandydatów do w ogóle do konkursu, tak? I dopiero się zaczyna jakby ta kwestia prezentacji. I tu nie było żadnych wątpliwości, więc można spokojnie w przypadku takich, że tak powiem, nie wiem, czy to wątpliwości ze strony mieszkańców, czy kogokolwiek, odpowiadać, że Komisja jednogłośnie uznała, że kwestie formalne zostały wszystkie dopełnione do końca, więc nie ma wątpliwości. Oczywiście każdy ma prawo to zaskarżyć, bo może ktoś mieć wątpliwości, nie wiem, do czego, bo ja to nie widziałem jakichś uchybień czy nieprawidłowości. No, ale każdy ma prawo do to, gdzieś tam mieć jakieś ten, także. Natomiast tu nie było. Nie było, że tak powiem, żadnych wątpliwości.
wszystko zostało dopełnione zgodnie z procedurą. Zresztą muszę tutaj ze swojej strony powiedzieć, że może kierownikiem referatu jest pani Ola, która no ma bardzo duże doświadczenie, tak, w oświacie, no bo była kiedyś i pracownikiem szkoły, ale też pracowała w kuratorium, tak? Także no jest naprawdę dobrze zorientowana w tych wszystkich kwestiach. Zresztą te wątpliwości były tam na bieżąco analizowane. Pani z kuratorium. Tak. One faktycznie bardzo wnikliwie do tego podchodzą, tak no, w zasadzie ich zadanie i analizują wszystko punkt po punkcie. A proszę powiedzieć nawet, że brak podpisu nad dla nas może mało istotnym dokumentem, na przykład, eliminuje kandydata z startowania w konkursie. To było do tego stopnia analizowane, tak? Gdzie moglibyśmy powiedzieć, kandydat jest na miejscu, niech przyjdzie i podpisze, tak? No nie, to musi być wszystko dopełnione do końca. Dobra, co z tym obchodzeniem? To jest konieczne. A tam chodziło o to, żeby plac zabaw, tak, wygrodzić. Tak, żeby po prostu dzieci starsze oddzielać od przedszkolaków. Mm-hmm. O to chodziło. Bo w razie, gdy grają w piłkę, no to piłka może uderzyć takie małe dziecko na przykład w głowę. Nie, stosuje się zasadę, że przerwy przynajmniej w oddziałach od 1 do 3 się robi w innych godzinach, przynajmniej tak ja się spotkałam, niż w starszych klasach, żeby właśnie te przerwy były... Czyli ten chłopiec bez sensu. Znaczy, no nie wiem, czy to jest akurat zastosowane do biegu, ale wiem, że w innych szkołach tak jest to rozwiązane, że na korytarzu, jeżeli rzeczywiście jest bardzo dużo dzieci, w różnych godzinach te przerwy są zaplanowane w planie lekcji. Tutaj nie chodzi o przerwy, tylko tutaj chodzi o normalne zajęcia, ponieważ u nas do biegu też był zawsze, jakby zaczyna się ciepło, to lekcje w UEF-u no, są, odbywają się na dworze, na boisku. O to chodziło, że w tych godzinach są dzieci na placu przedszkolaki, mm-hmm. tam tu jakoś piłka wierzyła. Decyzja w przedszkole będzie przeniesiona? Bo jeżeli by... Nie ma jeszcze takiej decyzji ostatecznej, ale to mówię to też. Proszę nie postrzegać tego, że nie ma decyzji, bo jesteśmy w jakiś tam sposób niedecyzyjni, bo moglibyśmy już dzisiaj pewnie decyzję podjąć, ale powiem tak, że czasu jeszcze jest sporo, a druga rzecz, no też z czasem jakieś czasami nowe opcje pojawiają się, nowe jakieś, że tak powiem, czynniki. I oczywiście nie będziemy jej odwlekać w nieskończoność i nie będziemy tego robić na ostatnią chwilę. No natomiast na chwilę obecną, tak jak Państwu prezentowałem, koszty dostosowania budynku są bardzo wysokie. Jest też nowa pani dyrektor, chcemy też poznać jej opinię, chociażby po jakimś tam krótkim czasie funkcjonowania, jaką ona ma, jaką tak do końca wizję tej szkoły, jakie ewentualnie propozycje też przedstawi nam. No i na tej podstawie te decyzje podejmiemy. I wtedy faktycznie, jeśli by nie było tam oddziałów przedszkolnych, to płot jest bez sensu. Jeśli by były, to można tam opłotować tę część, w której są te urządzenia, powiedzmy, przeznaczone dla dzieci mniejszych, młodszych. Jeszcze jakiś? Nie, tam akurat. Muszę powiedzieć, że ta szkoła jest doinwestowana, więc no myślę, że nie ma tam jakichś większych potrzeb. Jeśli chodzi o wnętrze szkoły, to wiadomo, że to dość. No dobra, nie będziemy rozbijać się na to. Dziękuję w takim razie za odpowiedzi. Przechodzimy do Komarzewa, do szkoły podstawowej. No tam oczywiście jest, znowu pojawia się ten sam temat, który się pojawił w Dąbrowie, sala gimnastyczna, ale wiemy o tym, że tam już jest projekt, tak? Gotowy. Jedyne pytanie, co z budową tej sali?
Jeśli dobrze pamiętam, nie mam przed sobą WPF-u, ale chyba ta inwestycja była wpisana. Tak, jest wpisana. 2016. Tak, nie mylę się tutaj na pewno. Więc ona po prostu no, będzie realizowana. Tak, w przyszłym roku zacznie być realizowana. Na chwilę obecną w tej szkole odbył się teraz remont klatki schodowej, taki, który był też planowany. Koszt był rzędu 200 paru tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Tam jakieś jeszcze mieliśmy zastrzeżenia przy odbiorze, bo tutaj to, o czym Państwo mówiliście, kiedyś przebijało z tych Waszych tutaj opinii taki pogląd, że ten faktycznie nadzór gdzieś tam może i szwankował. Teraz przyjrzeliśmy się temu, tam nasz pracownik wszedł na dach, jeszcze jakieś usterki pozgłaszaliśmy, w sensie nie usterki, ale jakieś niedociągnięcia w wykonawstwie. Wykonawca jeszcze tam poprawia, dokonuje tam drobnych prac dekarskich, chodzi tam o opierzenia i inne rzeczy, które zdaniem naszego pracownika były wykonane w sposób nieodpowiedni, powiedzmy, tak, nie do końca zgodny ze sztuką budowlaną. No i to zostanie zakończone, klatka będzie oddana. Super, cieszymy się ta wiadomości, bo ta powinna być. Nie, no bo mówię, wiecie Państwo, no parę rzeczy nas tam spotkało z panem sufit w CRK, ale tutaj też trzeba pochwalić, w sensie też w jakiś sposób wykonawcę, że stanął na wysokości zadania i w zasadzie w ciągu tygodnia, jak już tam wszystkie dokumentacje zostały, w sensie zgłoszenia i inne rzeczy takie formalne pozwoliły na wykonanie tego remontu, to w zasadzie w ciągu tygodnia ten sufit w całej części nad promykiem został zrobiony przez wykonawcę bezkosztowo. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, dogadaliśmy się. I dzięki temu też WTZ pana Maćkowiaka mógł tam od razu wejść, bo to było tak, że po prostu oni mieli też wakacje miesięczne. Na szczęście ten sufit spadł w tym terminie, ale nas gonił termin, żeby na tego pierwszego czy tam któregoś sierpnia, nie pamiętam, który to był sierpień dokładnie, ale na początku sierpnia z poniedziałkiem, żeby WTZ mógł wejść i udało się wszystko wyremontować i z formalnego punktu widzenia doprowadzić, wyprostować i tyle. Właśnie Konarzewa, jeżeli można, w tym roku była też, oprócz projektu, była też przewidziana rozbiórka tych pustostanów, które stoją na tej działce obok, która teraz należy do gminy. Czy to będzie realizowane w tym roku? Miało to być wakacje, to wakacje już pewnie nie zdążymy. Nie odpowiem, bo nie zasięgnąłem języka tej kwestii. Faktycznie miało być. Myślę, że możemy się po prostu, prosiłbym o maila i jestem w stanie odpowiedzieć przy najbliższej okazji. Nie odpowiem w chwili obecnej. I też jest taka sugestia ze strony pracowników szkoły, taki komin, który jest nieużywany. On stoi bezpośrednio przy szkole i też można by było rozważyć jego rozbiórkę, bo to jest obiekt, który jest w tej chwili nieużywany. Komin proszę wpisać, panie Damianie, bo... A gdzie tam jest komin? Przy tej nowej szkole, tej z tyłu takiej. Komin. Aha, ale on jest taki prostopadło święty, tak? Murowany. Do starej kotłowni węglowej, która już nie jest czynna tam od 10 lat, także można spokojnie go rozebrać. A w czym on tam przeszkadza? On nic nie przeszkadza, ale tylko jest. Jak już jest po prostu firma przygotowała, żeby też przewidzieć rozbiórkę. Aha, w tym sensie, przy okazji rozbiórki tamtej... tamtego budynku tak. Przy ulicy Szkolnej. Dokładnie. Dobrze, dziękuję. Dobrze, miałem tu jeszcze odnotowane takie dwa punkty. Każdy filkochwyty. Chodzi o filkochwyty tam w tej tylnej części, nie? Tak, filkochwyty. Będą wykonane, jeśli się nie mylę, we wrześniu. Jesteśmy gdzieś tam na etapie podpisywania umowy z wykonawcą piłkochwytów. I co? I tam po wykonaniu, po podpisaniu, nie wiem, czy już ją podpisał, czy nie, ale w tym tygodniu to się miało dziać.
A po podpisaniu umowy ze 3 dni potrzebuje tam do 3 dni chyba ma termin, żeby wejść na plac wykonawca i chyba tam 14 dni od wejścia ma to wykonać. Te pochwyty będą. Dobre. Czyli razem z tym zabezpieczeniem tego pasa przygranicznego z tym, rozumiem, tak? To jest nadal podtrzymywane i przez tego właściciela tej posesji, która jest de facto wyspą na terenie szkoły, żeby tam zabezpieczyć mu ten pas zieleni odgradzający go od hałasu wychodzącego ze szkoły. Nie wiem, czy akurat w ramach tej, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, tam piłkochwyty od jego strony będą, nie? Tak, tak, no to właśnie chodzi, że tam on, z tego co ustalenia były robione jakieś między gminą a nim, to były 3 metry chyba ten pas taki zabezpieczenia. Ale to miały być piłkochwytami oddzielone te 3 metry, czy jakąś tam dzielenią? Piłkochwytami później miały być przewidziane nasadzenia, to już bardziej to jest referatem do spraw ochrony środowiska, żeby oddzielić go taką naturalną barierą, nazwijmy to drzewną, żeby ten hałas był dla niego jak najmniej uciążliwy. No, przynajmniej taki kompromis zawarliśmy, tam na początku była wersja ekranów akustycznych, no to już bardzo abstrakcyjna wersja, no ale no dzisiaj taka droga przede wszystkim, nie? No, droga jest praktycznie niewykonalna. Tak, myślę, że jest to wykonane zgodnie z ustaleniami. Natomiast czy będzie wykonane zgodnie z ustaleniami? Ja w tych ustaleniach bezpośrednio nie uczestniczyłem, więc trudno jest mi tak w 100% odpowiedzieć, ale zainteresuję się tematem i sprawdzę. Dobrze. I punkt ostatni, który tu pani dyrektor zgłaszała, boisko wielofunkcyjne, może ja chwilę zajmę. No, to tak jest taki postulat jakby trochę przyszłościowy, bo wiemy, że teraz będzie inwestycja w tą salę, no to też trochę będzie tych środków przeznaczone na to. Natomiast to jest tak do rozważenia dla urzędu, dla nas w przyszłości, żeby ewentualnie tam na tym placu za tą salą, nie, powstało takie boisko wielofunkcyjne. Jedynie ja mam taką uwagę, nie wiem czy to jeszcze Paweł zabiegał o to boisko, które teraz jest przy boisku, nie? Ale tak na bieżąco przyszło teraz do głowy. Czy nie warto było kurde tego zrobić właśnie przy szkole? Nie? Znaczy warto było, tyle że z tego co się orientuję, nawet wielkość tego boiska nie zmieściłaby się w żaden sposób. Między innymi właśnie przez to, że jest ta działka na środku, która nie ukrywamy, że tam przeszkadza, nie? I na pewno w tych wymiarach by się nie zmieściło, może zmieściłoby się mniejsze, nie? Także no, tam był też taki jakby zawarty, nazwijmy to kompromis taki, że szkoła będzie zabiegała o salę sportową, a to boisko wielofunkcyjne powstanie bliżej osiedla, tam gdzie jest największe skupisko mieszkańców Konarzewie i tam też razem w tym kompleksie z tym istniejącym boiskiem prawiastym, no także... Ja myślę, że szkoła, jeżeli uda się tą salę sportową wybudować w Konarzewie, no to i tak będzie miała zapewnione dosyć dobre warunki do realizacji zajęć w WF-u, także to boisko na pewno jest potrzebne, bo to sobie trzeba powiedzieć, że jak najbardziej, ale mówię, nie jest tam jakby najpilniejszy w tej chwili. Ale warto rozważać to... W przyszłości, nie? Tak, w realnych jakichś tam ramach finansowych oczywiście, nie? Żeby to nie było... Ja bym miał też prośbę od razu, jak mówimy o tym boisku, bo ono jest praktycznie już prawie że gotowe. Tak, wielofunkcyjne. Chciałem właśnie to odwołać głosem. Ale to ja, jeśli mogę już dokończyć ten wątek, żebyśmy do niego nie wracali. Tak naprawdę zanim mocy prawnej nabiorą wszystkie tam zgłoszenia w związku z zakończeniem tego boiska i tak dalej, to gdzieś będzie możliwość jego użytkowania od, wydaje mi się, gdzieś około 15-20 września. Także to zawsze jest trudno wytłumaczyć na przykład mieszkańcom, bo oni widzą, że obiekt już stoi i mówią, kurczę, no wejdźmy, pograjmy, tym bardziej, że teraz sierpień jeszcze jest ładnie, ale po prostu nie ma jeszcze tych finalnych. To nie jest jakieś opóźnienie, tylko po prostu decyzje tam się uprawamacniają na przykład 2 tygodnie jakieś albo inne. Jak już jesteśmy przy tej szkole, to pewnie Paweł też chciałby o tym mówić. No tam będzie trzeba do tego czasu załatwić kwestię, gdzie ewentualnie sprzęt z tego boiska trzymać, bo
bo z tego co wiem, oni w tej chwili ten cały sprzęt umieścili na boisku. A wiadomo, że nie będziemy grać w siatkówkę, jak będzie siatka do koszykówki, jak będzie siatka do siatkówki rozwieszona. I gdzieś będzie trzeba ten sprzęt przechowywać. I nawet przyszło mi to tak do głowy, może znalazłoby się gdzieś miejsce w CRK na przykład, nie? Przepraszam, że tutaj jakby wyjdę w słowo, ale to jest kwestia głębsza administratora tego obiektu. Administratorem będzie Gosy. No bo właśnie, bo tam mamy jakby w tej strefie, jako nazwa, jest trzy różne obiekty gminne. CRK, boisko sportowe to trawiaste i teraz to kolejne boisko. Mamy trzech różnych administratorów. Akurat to może CRK i te obiekty sportowe, no nie można pogodzić, umówmy się, no ale tutaj pytanie, czy nie iść w stronę jakby pogodzenia tych dwóch obiektów sportowych w stronę jednego administratora, na przykład GOSI. Także dostaje się... Tylko, że GOSI obejmie to... Tak, no to jest jakby dobry ruch w dobrą stronę, nie? No mówię, nie można wszystkiego, to jest jakby kwestia taka, no już przyszłościowa. CRK mówi się w bibliotece, tak? Tak, CRK, no to mówię, no to już te dwa obiekty jakby tam no, osobno, nie? No bo oczywiście, no biblioteka, no to jest jakby ta strefa kultury, no a tutaj GOSI, okej, okay, ale no warto by było rozważać również przejęcie boiska przez GOSI, tego trawiastego. To znaczy chyba, że dobrze pamiętam, bo już... Wcześniej wyruszony ten tak, sygnalizowany był ten na to czas. Ale teraz nie pamiętam dokładnie, ale pan wójt tłumaczył, dlaczego to jest technicznie niemożliwe. Wójt nabierała. Tak. Na przyjęcie boiska trawiastego? Tak, przez Gosyna. No właśnie. To by było. Tak, chyba z chemią rozmawiać. Ale szerzej, tak, ale szerzej to by było potraktowane, bo tam była mowa nie tylko o boisku w Konarzewie, ale też w Palęcie, bodajże z Kurzewo. No. I niektórych boisk nie da się przyjąć, bo są na terenie szkoły. Ale między nimi Konarzewo też, bo akurat byłem przy tym. Konarzewo to jest akurat obiekt gminny, więc tam no, przynajmniej według mnie jest jakiś taki... Ja wiem, bo chętnie sobie skonalizował to z wójtem i Maciniem też. Tak. No i tam tłumaczyli, że... Ale ja bym to... Ja bym to może ten temat... Odłożyć. Temat na Najstrzędną Komisję Oświaty posygnalizował, żebyśmy go podjęli. Jeżeli damy mogli zapisać, nie? Ewentualne, jako temat, jeden z tematów Komisji Oświaty, ewentualne przejęcie boisk sportowych i placów sportowych w gminie pod zarząd GOSIR-u. Chodzi głównie o konserwację, opiekę nad tymi boiskami, nie? Ten temat podejmiemy jeszcze chwilę na tych dodatkowych tematów. Ale jeszcze odnośnie tego boiska, odnośnie tego, że jeszcze nie jest oddane, a już jest użytkowane. Bo tam zostało tak sposób zabezpieczony, praktycznie drucikiem, no, że oczywiście tam mieszkańcy co bardziej aktywni, bardziej chcący się wyrwać, tam, że tego boiska już sobie otwarły. Już wczoraj była inauguracja taka jeszcze przed tym. I jednak można grać w koszykówkę, mając na środku siatkę. To wczoraj się przekonano. Można nawet piłkę nożną grać na środku siatkę. Także a może łączyli ten paszport tej dyscypliny? Jeżeli mamy jakiś wpływ na wykonawcę, no to prosimy tam o zabezpieczenie poprzez kurtkę. Ja tam zadrutowałem to znowu, ale no to dla chcącego nic trudnego i można to sobie oddrutować. Nie. I czy informacja, że po prostu nie wiesz, że już gotowe było? No tak, była ta różnica budowlana, ale oczywiście już ktoś się, że usunął. No ja z kolei dorzuciłbym, panie wójcie, jeszcze taką uwagę, że jeżeli GOSIR ma to przejąć, to żeby zasygnalizować już panu dyrektorowi GOSIR-u, żeby tą sprawę ewentualnego trzymania sprzętu, może byłoby to w jego gestii, żeby on to załatwił. Tak, gdzie tak, on sobie ten sprzęt będzie trzymał. Nie? Właśnie mówię, tak. Administrator się tym zajmował i też... No to przeprowadziłem już wstępną rozmowę generalnie w zakresie przejęcia w trwały zarząd przez GOSIR tego obiektu z panem Napierałą. Rozmawialiśmy na różne tematy, z tym także na tamtym. No dobrze. To tam będzie zamykał, otwierał, no to tak luźno, bo to wymaga wiadomo też jakichś analiz z jego strony.
Czyli generalnie, jeżeli tutaj radni czy mieszkańcy będą mieli jakieś uwagi odnośnie tego boiska, to bezpośrednio mogą się zwracać w tej chwili już do pana dyrektora Gosidu. To znaczy, no formalnie jeszcze w trwałym zarządzie tego nie ma. Ale będzie. Więc będzie miał, tak, ale z formalnego punktu widzenia, no to boisko jeszcze jest nie można jego użytkować. Tak, ale już można mu tam pewne rzeczy sygnalizować, żeby przy otwarciu... Znaczy coś, co martwi mieszkańców odnośnie tego boiska, że nie został tam rysowany kort tenisa. To już tak kilka już osób mi to mówiło. Jezus, że to jest... Kort tenisa bardziej bona, kurde. Znaczy... Ja mam na myśli, że to coś chodziłoby rysować, nie? Tak? Tak, no. Aha, nie ma... Nie ma rysowanego kortu tenisa i tego nie było w specyfikacji, nie? Także no, to już jakby na wcześniejszym etapie zostało podane przez panę. Nie wiem, czy teraz możemy jakoś to próbować zmienić, czy... No, w ogóle to naprawdę niewielki koszt, żeby... Albo na środku do izby, tego prezesu. Niewielki koszt, żeby to rysować, a nawierzchnia jest robiona praktycznie, nadaje się do tego. Wyczerpaliśmy temat boiska wielofunkcyjnego, myślę. Wszystkie nasze wątpliwości zostały rozwiane. Wiemy, do kogo się w razie czego zwrócić, kto będzie zarządzał tym obiektem. Także że przechodzimy do przedszkola w Konarzywie. Rozbudowa o dwa oddziały. Taka była sugestia pani dyrektor. Ja bym tutaj, jeśli mogę... No jest taka kwestia. W przedszkole było przewidziane, nie pamiętam teraz na ile oddziałów, ale zainteresowanie jest oczywiście obłożone pełne i tak dalej. I pani dyrektor tu sugeruje, że spokojnie by jeszcze dwa oddziały dzieci tam się w przedszkole, tak powiem, w cudzysłowie wchłonęły, tak? No i sugerowała, że trzeba pomyśleć nad ewentualnym rozbudową tego przedszkola. Ono niedawno zostało oddane. Mamy już pierwszą konserwację tam, bo mówimy o tych ścianach drewnianych i tak dalej. Natomiast no ja powiem tak. Terraway był. Ta powierzchnia terrawayowa, nie? Ja bym powiedział tak, że ja bym był raczej za tym, żeby przyjrzeć się samemu obiektowi, gdzie tam poszukać miejsca, żeby ewentualnie o te oddziały rozszerzyć, bo ja nie wiem, może mnie pan dyrektor, pan wójt poprawi, ale mi się rzuciło w oczy, że na przykład gabinet pani dyrektor jest ogromny, tak na jedną osobę, tak? A my mielibyśmy rozbudowywać przedszkole. No, moim zdaniem jest to troszkę nielogiczne. Nie? Także że myślę, że... Może... Czyli, jeśli mogę się... Tak, chyba to mogę coś tak powiedzieć. Okej, okay, tego już jest super słowa. Proszę Państwa, my mówiliśmy, pamiętam, ta analiza, że w ogóle budowa ta szkoła, ten kształcie, tak, ten systemie, był ogromne porozumienie, tak? Bo koszt utrzymania go, te systematyczne, te konserwacja i tak dalej, naprawdę jest więcej niż otrzymanie zwykłe, murowane. Te. A ty teraz wiesz, no, dostajemy propozycja o ten sam, jakby modłowy budowę, kurde, no, powiększyć, no, kurde. Sorry, a gdzie tu jest logika, tak? Jeżeli my mówimy o marnowaniu publicznych pieniędzy, tak? Trzeba naprawdę zastanowić się, jakoś gospodarować te pomieszczenia, bo naprawdę to jest trochę bez sensu, bo rozbudujemy ten sam system, bo nie wyobrażam sobie teraz, byśmy murowali betonowe te mury do tego modułu, który stoi teraz w miarę. Tak? Okej, okay. Proszę Państwa, tam faktycznie rozbudowa jest modułowa. Podjąłem już działania z projektantami tego budynku. Jestem umówiony w tym tygodniu jeszcze na to, żeby oni w porozumieniu też robimy to z panią dyrektor oczywiście. Przedstawią nam koncepcję w lokalizacji trzeciego oddziału w tej kubaturze, która jest. Będzie to polegało na przesunięciu tak de facto
tam nie ma żadnych ścian nośnych, to jest taka konstrukcja, żeby jest taki jak gdyby, nie jestem tutaj fachowcem, ale generalnie najprościej jak można by ująć, to jest zbudowane tak jak hala, cały zewnętrzny szkielet. Wszystko co jest wewnątrz to są ścianki działowe. Także one nie są jak gdyby problematyczne w ewentualnych przebudowach. I od przyszłego roku na pewno tam będą 3 oddziały w tej kubaturze, która jest. I to nie ukrywam, tak jak tutaj przewodniczący zwrócił uwagę, zrobiliśmy taką reorganizację powierzchni w tej części sekretarsko, tam i powiedziałbym kuchennej. I tam faktycznie myślę, że bez uszczerbku na komforcie pracy pani sekretarki, pani dyrektor, zresztą one też, mówię, te prace były włączone, dyskutowaliśmy, one też tam rozwiązania jak gdyby jakieś podawały w tej kwestii. Te ścianki będą tam poprzesuwane i będzie tam trzeci oddział. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie tanie, mówię, nikomu żadnego uszczerbku nie przyniesie, sala będzie miała powierzchnię odpowiednią, spełniającą wszystkie wymogi i tak dalej, nie? Dodatkowo jeszcze tam, ponieważ jest wiele łazienek w tym pomieszczeniu, to jeszcze dodatkowo przedszkole zyska jedno pomieszczenie, takie nie za duże, ale tam nie wiem, chyba jest 10-12 metrów kwadratowych, to wystarcza do pracy takiej samodzielnej, bo tego nie było w tym przedszkolu, logopedy na przykład z dzieckiem, nie? Czyli jakieś tam przeróbki robimy. Moduł można też dobudować, znaczy planujemy robić, bo to mówię, ja już jestem po rozmowach pierwszych z architektem, teraz mają przynieść już taką konkretną w miarę wizję tych pomieszczeń, w sensie rysunek i tak dalej, żeby można było kosztorys zrobić i tak dalej. Prace wiadomo będą wykonywane pewnie gdzieś tam w sezonie letnim dopiero, bo nie zamkniemy teraz tego przedszkola, ale może jakieś inne rozwiązanie znajdziemy. Rozbudowanie o moduł to jest myślę, że rząd wielkości, w sensie o jeden oddział, tak, bo tam są możliwości na rozbudowanie tego, to myślę, że jest to rząd wielkości 500 tysięcy złotych plus minus, nie? Gdybyśmy dostawiali oddział, nie? Ale idziemy raczej w tym kierunku, żeby przeorganizować tam nie, coś? Nie, na pewno trzeci oddział przeorganizujemy. Gdyby trzeba było włożyć czwarty, no to wtedy już nie mamy innych możliwości, trzeba coś tam dobudować. I tak jak tutaj pan radny zwrócił uwagę, że dobudować można, no nie dostawimy czegoś tam w innym stylu, no można dobudować w zasadzie taki sam moduł, jeden więcej, nie? Ale na razie trzeci oddział w tej samej kubaturze zlokalizujemy, no bo mówię, tam jest 540 ileś metrów kwadratowych powierzchni, a pod sale dydaktyczne dla dzieci jest przeznaczonych ze 150 metrów, czyli proporcje są takie niezbyt ekonomiczne. Nie? Tu też nie chodzi o to, wiecie Państwo, żeby te dzieciaki gdzieś tam upchać, stłoczyć. Ale uważam, że jest to rozwiązanie w zupełności komfortowe, akceptowalne. Szeroko. No. Dobra. Wszystko wiemy. Cieszy mnie to, że idziemy w tym kierunku, bo mówię, że najpierw poszukajmy optymalnych rozwiązań, a potem kaszmy kolejną kasę na cokolwiek, jeżeli taka konieczność będzie, a tu już nie będzie miejsca, żeby się zmieścić, to ewentualnie można o tym pomyśleć. Jest też, tu była też kwestia chodnika, który tam się zaczął zapadać, czy to ewentualnie coś tam było robione w tym kierunku, bo zastanawialiśmy się, czy to jest na gwarancji, czy ten wykonawca powinien to poprawić. W przedszkolu chodzi o tak, te chodniki, tak, właśnie przedszkola. Tak. Z tego co wiem, prace zostały wykonane, my wystąpiliśmy do ubezpieczyciela zgodnie z umową, tam mamy w każdej umowie na wykonawstwo zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania. Najczęściej w umowach wykonawcy wpisują tam polisę ubezpieczeniową. Nam z tej polisy ubezpieczeniowej udało się skorzystać i z tych środków
ta nawierzchnia Terraway'a została naprawiona na terenie przedszkola. Tak, zostało wykonane i przynajmniej na razie wygląda nieźle. Tak. Na razie z tego, nie widać, do pierwszej zimy zobaczymy, jak... Ja nie widziałem stanu przed, nie wiem, gdzie tam były, jakie dziury, chodziłem w przedszkolu w lutym. Wykonawca też był nieosiągalny. Słucham? Wykonawca też był nieosiągalny, żeby go zapytać. No już szczegółów nie znam, zajmował się pan Adam Wasilewski, ale wnioski napisaliśmy, ubezpieczyciel uznał, że faktycznie mamy podstawy do wypłaty tego odszkodowania. Wypłacone zostały, prace zostały wykonane. No to cieszę. To był ten sam wykonawca, który wykonywał przedszkole w Skórzewie? Nie odpowiem pan. Nie, to było inne. Odwieczny problem z tym dachem, czy nie należałoby również skorzystać z takiej polisy, skoro ona jest przy każdej umowie? Jeśli chodzi o dach, ja rozmawiałem z panią dyrektor Studzińską w międzyczasie dwa razy na ten temat. No i tam jest problem jak gdyby tego, że na tym dachu pewnie ekip było już kilkanaście różnych rodzajów prac było wykonanych i tak naprawdę tam jest problem cały czas diagnozy jeszcze tego, ale po tych licznych pracach, które zostały wykonane, tak, no bo to trudno moim zdaniem, może tak się zdarzyć, tam na, jak się wejdzie na dach, wiele osób tam było, ja nie byłem, zresztą też nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o budowlankę, ale na, jak się spojrzy i się widzi, to wszystkie opapowania, wszystkie opierzenia i tak dalej, no wyglądają, że są dobre, a po prostu woda gdzieś się musi dostawać i ona prawdopodobnie płynie gdzieś pod i lekko cieknie, natomiast pani dyrektor powiedziała mi, że te różne prace, które były wykonywane dotychczas, one coś dały, czyli gdzieś tam tego problemu jednak dotknięto, tylko no nie wyeliminowano tego jeszcze w 100%. Ale cały czas, że tak powiem, no co, myślimy, ja myślę, pani dyrektor też myśli o tym, co by tam jeszcze mogło być wykonane, żeby temu tak w 100% zapobiec. Bo to jest na tej części niskiej, nie? W sensie w polu przy wejściu gdzieś tam przecieka. No i to nie jest jak gdyby problem tego kosztów i tego, żeby zlecić, tylko problem jest tego znalezienia przyczyny. Tam były kratki wentylacyjne, różne kanały uszczelniane i tak dalej. Przy dachu to jest taki problem, że wystarczy bardzo niewielka dziura. Woda tak sobie znajdzie ujście tą dziurą i wypłynie całkiem innym miejscu. Nie chodzi o to, żeby nie korzystać z tylko też takiej policji. Natomiast faktycznie, jakby to ktoś miał w tej chwili zrobić, to nie wiadomo, jakie środki by trzeba przeznaczyć na to, dlatego że by musiał praktycznie dojść do wszystkich opierzeń, jakie są. Wszystkich opierzeń, wszystkich zabezpieczeń. A to by się wiązało z częściową rozbiórką wierzchni tej warstwy wierzchni górnej, to jest naprawdę... Tak, poza tym z tego co pamiętam, nie wiem czy dzisiaj istnieje wykonawca tego przedszkola. No, nie, to nie wiem, no właśnie. No właśnie, a poza tym nie wiem jaka, czy tam jakaś polisa była, czy inaczej było zabezpieczone to należyte wykonanie. To nie musi być polisa, może być co innego. Zresztą to też nie jest tak, że od razu taki ubezpieczyciel, wiecie Państwo, chce nam wypłacać pieniądze, bo on nie chce. I też się z takimi odmowami spotykamy. Dobra. Czyli tu w przedszkolu w Konarzewie mamy właściwie te wszystkie tematy, które były poruszane, omówione. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania, ewentualnie własne uwagi. Dzięki. Przechodzimy do szkoły podstawowej w Dopiewie i tu muszę powiedzieć, że jest wszystko ok. Nie mam żadnych uwag. Pani dyrektor była super zadowolona przede wszystkim z tego, że w końcu się gimnazjum stamtąd wyniesie. No i wtedy pewnie będzie miała dużo uwag, bo będzie musiała przeorganizować cały obiekt. Także, że jak nie zgłaszała żadnych uwag w tej chwili, to zostawmy temat, cieszmy się z tego, że jest wszystko dobrze, tak? Ja bym to zostawił, chyba że macie jakieś pytania. Zresztą to jest ten sam obiekt, gdzie funkcjonuje w tej chwili gimnazjum. W gimnazjum też, jeśli chodzi o obiekt z samą
część tą materialną nie było uwag. Jedyną tutaj kwestią, jaką pani dyrektor zgłosiła, były dodatkowe godziny dla klas tematycznych. I teraz, czy dla klasy tematycznej, chodziło aż o 8 godzin dodatkowych. Ja mam pytanie w związku z tym. Panie wójcie, czy te 8 godzin zostało dołożone, pani dyrektor? To znaczy, proszę państwa, tak jak mówiłem, my będziemy starali się w jakiś tam sposób, nie wiem, nazwę to, zoptymalizować funkcjonowanie szkół, ale oczywiście no, nie chcemy też szkody robić tego ze szkodą przede wszystkim dla uczniów. Pierwotnie, jeśli dobrze pamiętam, pani dyrektor zgłaszała zapotrzebowanie na tam z 20 godzin dodatkowych z organów. Rozdzieliliśmy je proporcjonalnie między gimnazja w stosunku do liczby oddziałów. Oddziałów już gimnazjum w Dopiewie przydzieliliśmy 6 godzin, gimnazjum w Skórzewie 8. Dodatkowo jeszcze jest pewna pula godzin na kółka i na inne takie koła zainteresowań. Ja rozmawiałem z panią dyrektor w początku sierpnia. Generalnie zakres tematyczny, kółka i wszystkie takie rzeczy, o których pani dyrektor z pewnością tam mówiła, tam są 4 klasy, powstają 2 informatyczne, Biolchem i 4, nie pamiętam już jaka, musiałbym spojrzeć w notatki, one faktycznie mają po dodatkowej godzinie. W ramach tego, co przydzieliliśmy, mimo że to jest obcięte, pani dyrektor jest w stanie się zorganizować i wszystkie te zajęcia, które sobie zaplanowała w tych klasach profilowanych, one będą zrealizowane. Dyrektor ma do dyspozycji godziny dyrektorskie, na kółka można z tak zwanych kamienek. No i to po prostu plus jeszcze jakaś tam mała kula, którą daliśmy, czy mniejsza niż poprzednio, ale nie będzie to po prostu ze szkodą dla uczniów. Czyli 8 godzin nie daliśmy? Daliśmy 6, ale daliśmy pani 6. Dyrektor da radę się zorganizować tak, żeby to było zrealizowane. Nie, bo to są, mówię, różne godziny jakieś tam do dyspozycji. Okej, ja się zgodzę, godzin z karty nauczyciela nie można na zajęcia wykorzystać, ale na dodatkowe już można, tak? Nie można na zajęcia z podstawy programowej. Jestem po rozmowie też z panią dyrektor ze Skórzewa, która też sobie poradziła ze wszystkim, także... A pani dyrektor ze Skórzewa, ja zapytam, jest już po urlopie? Tak. Bo dzwoniłem do niej kilka razy. Muszę zadzwonić. Dzisiaj do południa z nią rozmawiałem, byłem w szkole i ją widziałem, także wszystko poradziła sobie ze wszystkim. Tak. Bardzo nas cieszy, że wszystko wraca do normalności. Myślę, że te nasze wyjazdowe komisje też trochę pomogły, bo zebraliśmy te wszystkie kwestie, ale no wiadomo, że na początku ja mam tylko taką... A dobra, to podsumujemy później. To cieszę się, że ten kompromis został osiągnięty. Dyrektorzy sobie poradzili z problemem. Tu więcej problemów pani dyrektor nie zgłaszała. Mówię cały czas tu dopiewę może dlatego, że zdają sobie sprawę dyrektorzy, jak wielką inwestycją, jak wielkim obciążeniem jest budowa nowej szkoły, no i wszyscy czekają na ten rok następny, kiedy ta szkoła zostanie oddana. Także że myślę, że to też jest pocieszające, że dyrektorzy ze zrozumieniem do tego podchodzą, że nie mają znowu jakichś dodatkowych życzeń odnośnie tego roku. Została nam szkoła w Jędrkowicach. Tu jest taka kwestia, którą tu poruszaliśmy, jeśli chodzi o boiska. Pani dyrektor zgłosiła swój problem, bo tego terenu tam w tych Więckowicach jest dość sporo. No i ma problem z obsługą tych terenów zielonych, panie wójcie. I teraz nie wiem, czy właśnie nie można tego jakby wpisać w ogóle w obsługę tych terenów zielonych, sportowych, tych terenów w szkołach. No jest to taki troszkę problem szerszy, ale może tutaj wrócimy do niego w tych wolnych głosach.
Natomiast jeśli chodzi konkretnie o Więckowice, czy jest znany ten problem? Znany jest, tak. Znany jest, rozmawiałem też tam. Generalnie chodzi o problem koszenia trawy. No, to jedyny problem w sensie. A czy on jest jaki? Do tego ja pomyślałem, no, że posiada te trawy. Mają kosiarkę i koszą. Tylko to. Pracownik szkoły. Konserwator czy ktoś taki. I faktycznie prawda jest taka, że oni jakoś, nie pamiętam, wiosną pewnie się zwrócili do nas o zakup traktorka do koszenia tej trawy, takiego, który będzie po prostu, nie chodzi o to, żeby jeździć, tylko po prostu, żeby szybciej tę trawę skosić. No i tak to gdzieś tam, ponieważ takie urządzenie pewnie kosztuje z 8-10 tysięcy, żeby się od razu nie rozsypało i żeby funkcjonowało, to pani dyrektor wystąpiła. Z tego, co pamiętam, nie zgodziliśmy się na to. Ja bym generalnie, proszę Państwa, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, sprawę jednak zostawił w gestii dyrektorów, no bo oni są, że tak powiem, mają w trwałym zarządzie te budynki i też jakichś tam rozwiązań bym nie narzucał. No rozwiązanie pewnie, które by satysfakcjonowało panią dyrektor, to pewnie zakup takiego urządzenia i tyle. To myślę, że już pomyślimy ewentualnie w przyszłym roku i tematy po prostu by nie było. Bo prawda jest też taka, że co, no, że akurat tamtego terenu jest sporo, tak? W Dobiewcu też jest sporo, ale tam sobie radzą z wykoszeniem tego, bo jest traktorek. Dobiewcu jest traktorek, nie wiedziałem nawet. Ja rozumiem pana obawę. Wiesz, że szkoła doinwestowana. No, nie, no to nie jest do wyznaczenia, bo wiecie Państwo. Jeszcze ja słyszę, że śnieżane. Już? O, ciekawe. Trzeba go przebiec do Więckowic, tam jest więcej. Ja bym tak zrobił. I już jest problem na tym. Panie Wójcie, ja akurat jestem w zasadzie, że po prostu powinna być jakiś tam sprawiedliwości, tak? Bo tak. Jeżeli wiesz, Więckowice nic nie proszą, tylko o kosiarka, czyli traktorek, tak? Tutaj jest w granicy 80 tysięcy. Tak. Wyda po na drzewo, tak? Do piercu i coś dalej. No, robimy inwestycja, tu jest naprawdę, kosztuje tam setki tysięcy i zaraz. No myślę, że powinien wiesz, przychylić się trochę, jeszcze raz rozpatrzyć te wnioski. Powiem tak, że ten wniosek był jakoś tam w drugim czy trzecim tygodniu mojej pracy. Nie miałem jeszcze, że tak powiem, takiej wiedzy operacyjnej, jak mam teraz, dotyczącą różnych rzeczy. Zgadzam się. No, czyli po prostu, nie wiem, no, kupi te traktorek i jest sprawa załatwiona. To jest taki sumie, jakaś tam polosana. Które Mariola zaskoczyła, no, jeżeli traktorek jest w Dobiewcu. Powiem tak. W garażu, dlatego nikt go nie widział. Traktorek jest w Dobiewcu. Ale czy to jakaś tajemnica? To sobie chyba szkoła za swoje tam, które mają... Tak, no w budżecie gdzieś miała. Widocznie nie miała nas oglądać, bo powiem szczerze, no nie wiem, co on ma tam kosić na terenie szkoły, no ale no, może no, tam... No bez przesady, no jest tam trochę też do tego koszenia. A zimą były chodnice. Zdrowy chłop to miał być o 2 godziny z kosą. Ale tam nie ma zdrowych. Dobra, ale powiem tak, jeżeli faktycznie tak jest, to nie, no, tu mnie trochę zaskoczyłeś, bo powiem szczerze, że ty się może, całej znaczy, to jest taka sugestia, taka trochę obserwacja tego, co się działo w poprzedniej kadencji, na zasadzie, że szkoły jednak niektóre przynajmniej miały chyba za duży ten budżet, bo wymyślały sobie no, takie zakupy, które no, nie do końca są uzasadnione na nich. A jeżeli jeżeli nie jest koszone boisko, to duże tym traktorkiem tam z tyłu, no to jest skandal. Nie? To moim zdaniem jest skandal. Jest traktorek w szkole, boisko leży odłogiem, zarasta, dziczeje, tak? No i które to boisko przy torze? No tam przy torze, przecież tam jest piękny to, plac, bo, piękny bo, plac. No, nawet nie był zabaw, no to był szkolny narzędź i no jak miała szkoła, to tak, no jak? Ale pani dyrektor, zgłaszała, że miała problemy
miała problemy z tym, z organizacją zajęć WF-u i tak dalej. Ma boisko do piewcy. Ma boisko do piewcy. Jeżeli tylko troszeczkę pomyśli... I ma traktorek i go nie wykorzysta. Tak, ma traktorek, ma boisko do piewcy. A mówi, że nie ma placu na ten. No z całym szacunkiem, tak? No trzeba troszkę pomyśleć. Ja wiem, że niektórzy byli tutaj przyzwyczajeni do tego, że no weź mi tam klub to mi tam zrób, tu schody dębowe, nie, no, możemy dołożyć olchowe. No tak to trochę wyglądało, a nie było takiej inicjatywy z tego, żeby optymalizować te pewne rzeczy. No bo ja na to zwróciłem uwagę niestety ostatnio, że mówimy cały czas o braku miejsca na WF-y do piewców, a boisko leży od bogiem. A ty jeszcze mi mówisz, że traktorek. Tylko to też. A to boisko naprawdę. Ja myśmy kiedyś. Tam jest trochę inny problem, że Mariola też chyba go znasz, nie? Bo tam w ogóle nie wiadomo, kto miał zarządzać tym boiskiem i tak dalej. Myśmy kiedyś jako klub chcieliśmy to boisko przejąć w zarząd i doprowadzić do takiego stanu, żeby to była trawa i byśmy to wszystko tam tego. Jest trawa. Jak ty to nazywasz trawą, nie? Bez klubu. Jak ty to nazywasz trawą, proszę cię, tak? Każdy sobie radzi. Dla mnie to są marmury. Każdy sobie radzi swoim możliwościom. Ale słuchajcie, mówimy o tym, że dzieciaki nie wykorzystują, że dzieciaków nie ma na boiskach i tak dalej. Powiedzcie mi, po co te dzieciaki mają iść na taki poziom? Żeby sobie krzywdę zrobiły? Albo żeby złapały jeszcze jakąś chorobę. No już nie przesadzaj. Kiedyś grało, gdzie się... Na tak, kiedyś tak, ludzie szli do pracy 6 km piechotą. I nikt, rozumiesz, ja że... Ja cały czas że do piewiec również powinien mieć boisko wielofunkcyjne. I ja złożyłam chyba za 4 wnioski, złożę teraz 5 tam budżet. I masz rację, ja uważam, że w każdej miejscowości powinno być takie boisko, ale do piewcu akurat... Nie, akurat są możliwości na stworzenie normalnego placu, fajnego, trawiastego, naturalnego. Oczywiście. Ale nikt w tym kierunku nie myśli. Mówi, dobra, jest trawa. No tak nam pani poprzednia wójt zrobiła boisko, z którego nie korzystaliśmy przez 2 lata. Nie? Mhm. Czyli wy macie tam trawę. No nie chciałabyś zacząć tej trawy. Nie? Jak to jest trawa, to jest specjalny gatunek stepowy. Ja się rozumiem, co ty do nas mówisz, z punktu widzenia fachowca, tak, sportowca, ale jeżeli nie było możliwości na nic innego, bo przypomnij sobie rozmowę o wojskach, do miasta i tam była wiersza, to niestety, przepraszam cię bardzo, radzimy sobie jak możemy. Tak, możemy, tak. A bardzo mi się To nie są zarzuty w stosunku do was. To jest taka troszkę też... Nie, może nie, ale taka może troszkę sugestia w stosunku do w ogóle do nas wszystkich, tak, do gminy. Żeby spojrzeć na ten problem. Żeby zadbać faktycznie o te place, no, tak? Bo my wcale nie mamy tak najgorszej. Ja powiem tylko jedno. Ustalenia poprzedniej kadencji były takie, że szkoła ma zrezygnować z wyposażenia boiska, bramki i tak dalej, bo wszystko tam się już z racji wpływu czasu zepsuło i trzeba to zanotować, to starzałka do gminy dla dzieci. I podjęta została taka decyzja między innymi przez panią wójt, że ma być boisko wspólne nazwijmy to sołeckie i szkolne. No i jak jest zakończona ta sprawa? Są postawione 2 bramki i skończyliśmy temat boiska. Więc sobie masz odpowiedź, tak? Dlatego mówię, że to jest między innymi to, co Paweł poruszył. A pani zrezygnowała. O te boiska sportowe, które są dosyć w życiu. Ale nie tylko to. Właśnie o te wszystkie place, żeby... Tak, jeśli ma pani wielkość, były rozmowy prowadzone i że pójdziemy w tym kierunku, to powstanie to wielofunkcyjne boisko będzie... Skończmy, mamy ostatni punkt w Wieńczkowicach i przejdziemy już do tych spraw wolnych głosów. I tu na pewno za chwilę to poruszymy. No dotyczy to akurat szkoły. Dobrze. Pan wójt udzielił odpowiedzi. Zostanie rozważony zakup takiego traktorka. Przynajmniej, żeby obsługiwał tą część, która jest tam dość spora. Przy okazji także są, co na tym powinno skorzystać. Nie, my sobie doskonale rodzimy. A może trzeba z sołeckich wykorzystać? Tak, mamy sołeckich traktorek. No my nie korzystamy z tego,
niestety, bo nas na tym po prostu człowiek nie stać. Bo ale ja nie mówię. Jednorazowe korzenie przez ZUK po prostu kosztuje tyle. A czy pani dyrektor się kiedyś do tego propozycja. Ale kto ma ponosić i jak to ma być rozliczane, finansowane? Kto ma płacić za paliwo, mamy co spuszczać do zera, potem nalewać? Jak to rozliczać? Ja nie widzę możliwości organizacyjnych, żeby to... A zresztą to jest dochodzą koszty eksploatacyjne. Wiadomo, że jeżeli będzie musiało obsłużyć dwa razy taki obszar, no to za rok już nie będzie tego. Tak to, to nie jest jakiś taki... To nie jest tak, jak my znamy sołeczki i dajemy klubowi, żeby ze trawę ściął. Widzisz? U nas tak to funkcjonuje. Współuczestniczenie w tych kosztach jest zgoda co do tego i nie ma jakichś tam zgrzytów, to okej. Okay. Ale tyle nakładów, co my teraz już ponosimy z racji amortyzacji tego sprzętu, no myślę, że byłoby to kłopotliwe, kto ma to pokrywać, tak? Nie, ale nie ma takiego funduszu serskiego. No, nie ma takiego funduszu, to jest jedna rzecz. Ten traktor nie obsługuje tylko wojska, bo obsługuje w zasadzie całą zieleń Mieckowicę, dlatego że to jest wszystko wzdłuż drogi powiatowej i to nie jest w gestii tutaj gminy, żeby kosić tłobocza i tak dalej. Powiat kosi raz w roku. I mam jeszcze teren w koło stawu, także no, terenu ma do zrobienia, naprawdę to nie jest traktorek jakiś profesjonalny, tylko naprawdę podrzędny. No i jego dni to można powiedzieć są policzone, także nie wiem, czy jeżeli dojdzie mu jeszcze metrów, tak jakby go pociągnie, to nie gwarantuję. No, dobra, ja muszę ten temat później, bo wszystko co tanie, tak. No tanie, no nie ma właśnie, nie ma więcej, no Sławek. No ale ja cię rozumiem, nie odgadaj, że ja mam jakiś zarzut w stosunku do was, bo ja mówię, że tu trzeba się nad tym zastanowić faktycznie. Ania, wniosek jeden. Może do inwestorów. Gmina kupi traktorek dla szkoły, kupi taki drogi, to będzie taki pociąg. Słuchajcie, ja wam teraz powiem, jakie są plusy przejęcia przez jedną firmę, ja nie mówię, że jest. Przez jedną firmę obsługi na przykład terenów zielonych. Jakie są plusy? No bardzo by było to... Bo jest jeden taki poważny plus. Żeby obsługiwać takie tereny profesjonalnie, trzeba mieć profesjonalny sprzęt. No promujmy się. To już kosa nie wystarczy kosiarka na kablu już też nie. To już musi być naprawdę profesjonalny sprzęt. My musimy iść, moim zdaniem... Ten temat było poruszone, tak jak mówię. Pan wicewójt wrócił do wójta i popytać, bo wójt tam nie pamiętam teraz. Każdy jak... może zapisać, tak. Wracamy do tego na następny dobrze, komisji. No, dobrze. Nie dobrze. Wiem, czy ostatnia kwestia, kwestia Więckowic. Więckowic jeszcze też. Więckowic. Jest tam podobno chętny na wydzierżawienie kuchni. Nie widziałem, ale słyszałem. No, podobno jest. I czy gmina zwracał się ktoś w ogóle? No właśnie. Wie o czymś takim, że jakiś chętny jest? Czy mógłby tam działalność prowadzić gospodarczą, bo oni tam... Proszę Państwa, temat gdzieś z marca tego roku, myślę. Faktycznie dotarł do mnie taki sygnał, że ktoś byłby chętny. Dowiedziałem się o tym od pani dyrektor. No natomiast do jakiegoś spotkania z tym potencjalnym chętnym nigdy nie doszło i to nie z naszej, że tak powiem, z braku naszych chęci. Natomiast wstępny jakiś tam projekt, taką wizję może bardziej tego wykorzystania tej kuchni widziałem. Natomiast mówię, no poza działania tego typu, o których mówiłem, że wiem, rozmawiałem z panią dyrektor i generalnie byłem gotowy na spotkanie z tą osobą. Nic więcej się w tej kwestii nie wydarzyło. Może jest, ale jak się nie zgłosi do nas i nie przystąpimy do jakichś konkretnych rozmów, to nic się z tego nie urodzi. Poza tym prawda jest też taka, że w tej koncepcji, którą ja gdzieś poznałem, trzeba byłoby, bo tam chodziło o to, żeby zagospodarować też, jeśli dobrze pamiętam, pomieszczenia starej kotłowni, bo ona jest tam w rogu szkoły w piwnicy. No to taki wstępny tam jakiś kosztorys, ale mówię nie podbity przez nikogo, tylko gdzieś tam ten potencjalny
użytkownik tej kuchni taką jakąś dokumentację pewnie wstępną przygotował, to koszt przygotowania tego do wykorzystania takiego, jak tam on chciał, około 300 tysięcy złotych. Dość dużo. Generalnie, jak mówię, jestem wójt, urząd, jesteśmy otwarci na to, żeby nasz majątek gminny w jak najlepszym stopniu wykorzystywać. Ale to mówię, musi dojść już do konkretnych rozmów, do konkretnych zapisów umownych, do zapisów takich, które będą dla nas po prostu korzystne i nie będą niosły ze sobą jakichś tam wielu ryzyk. Bo robić coś dla idei czy tracić, jak to nie jest cel społeczny, tylko taki po prostu jakiś komercyjny, nie ma sensu. Znaczy ja odpowiedź wyczerpująca, jeżeli będzie konkretny chętny, który zapisze w umowie przynajmniej partycypację w takich kosztach remontu i tak dalej, to dla mnie... Chciał tak, ale jeżeli się nie zgłosił i ja nie podjął rozmowy, to nie mamy na razie o czym rozmawiać. Będzie chętny, będziemy dalej pytać, tak? Na jakich to jest zasadach i tak dalej. Jak na razie się nie zgłosił, to... Jeszcze jedna rzecz na tym płocie ogrodzenia szkoły od strony drogi powiatowej, żeby zamieścić jakiś baner. Tak, 307. Reklamujący tą szkołę. Jest w tej chwili wiele osób, które dowożą dzieci gdzieś po drodze do szkół. To być może zwiększyłaby się liczba dzieciaków w tej szkole. Teraz już pewnie trochę za późno, bo każdy już ma miejsce w szkołach, ale na przyszły rok jak najbardziej. Ja mówiłam nawet pani dyrektor, żeby tam myślała, żeby jakiś baner tam umieścić. Reklamujący po prostu tą szkołę. Ona stoi niewykorzystana, piękny obiekt, a mogło, jest dużo osób, które zawodzi dzieciaki do szkoły, nie? To nie tylko z naszego rejonu, z Facebooku jeżdżą dzieci. Nie trzeba. Tak funkcjonuje, na tej zasadzie jest w pełni obłożone przedszkole w Dąbrowie. To arcymatce. Tam jeżdżą wszyscy ci, którzy Butowską. Tak. Powiem tak. Tam jest. Na tych przedszkolach musi dobrze działać marketing, tak? Oni się ogłosili tutaj przy drodze. Ale powiem ci tak, Justin. No jest, co stoi na stronie publicznej? Nic. Jest zwiastun zmian, bo właśnie jedną z kwestii tutaj, że tak powiem, zmiany dyrektora w Dopiewcu, było też dużo pytań na ten temat właśnie, tak? Jak marketingowo dyrektor zamierza podejść do tematu, bo moim zdaniem my musimy w tej chwili szukać takich dyrektorów, którzy będą zarządzać głównie, no i pozyskiwać klientów, w cudzysłowie powiem, bo ktoś by mi zarzucił, że szkoła nie jest od instytucji gospodarczą, ale bazuje na też na jakichś tam klientach. To nieprawda, bo gmina tam, to jest coś instytucja gospodarcza. No tak. Naprawdę. Znaczy jest, bo zarządzamy majątki i mienie, chociaż publicznie, tak, ale dbamy o to, tak? I musimy go promować. Tak, to jest należy po prostu do naszej kwestii i właściwy ludzi w właściwym miejscu i koniec. Znaczy po to jest również Rada Gminy powołana, tak, żeby kontrolować gminne finanse głównie po to. Tak? Bo my jesteśmy taką instytucją jakby kontrolującą tutaj pracę urzędu, bo wiadomo, że urząd zarządza, my to kontrolujemy i my się głównie powinniśmy na finansach skupiać. Tak? Idee możemy mieć szczytne, ale jak nie mamy na te pieniędzy, to wszystko zostanie na papierze. I tu ja bardzo popieram pomysł Marioli, kurde, akurat Dobrze. Okej, okay, natomiast proszę też, mówię o jednej rzeczy, pamiętać, że faktycznie w tym obwodzie szkoły w Więckowicach dzieciaków w wieku szkolnym zameldowanych, zamieszkałych, czyli w Gołuskach, w Zborowie. Tak, ja wiem, że w Więckowicach jest. No nie, prawie się zbierze tyle osób. Na dzień dzisiejszy zameldowanych jest tam
70-75 dzieciaków. Jak mamy 6 klas, ja mówię o całym, o pierwszych dwóch etapach, w sensie edukacji, cała szkoła podstawowa, to gdybyśmy chcieli utworzyć 6 klas 25-osobowych czy 20-osobowych, to jest 120 dzieciaków musiałoby chodzić do tej szkoły. W całym obwodzie mieszka zameldowanych tam powiedzmy 80-90. To tymi obwodowymi dzieciakami, nawet jakby każdego posłać do tej szkoły, nie jesteśmy w stanie zapewnić tego budynku. Też nad tym, że tak powiem, myślimy, bo to jest... Problem jest, jak gdyby mówię też nie do końca tutaj, to znaczy no problem jest taki po prostu struktury tej demograficznej w tym obwodzie i tyle, nie? Bo gdyby tam mieszkało nie 80 dzieciaków w tym wieku, tylko na przykład 150, to pewnie byśmy mieli te klasy pełniejsze i tyle. Wiemy też, że Więckowice to jest trochę w sensie lokalizacyjnie, na takich trochę powiedzmy nie na przygórnych ciągach w naszej gminie akurat, no bo gdyby ta szkoła była zlokalizowana gdzieś, nie wiem, między Dąbrówką a Skórzewem, na pewno byłaby pełna. Dobrze, czy to szkoła w Więckowicach jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Ja w takim razie zamykam temat naszej Komisji Objazdowych. Mówiliśmy wszystkie tematy. Wójt odpowiedział nam tutaj na nasze pytania. Myślę, że też poczynił jakieś notatki i nasze sugestie ewentualnie zostały gdzieś tam wzięte pod uwagę. Będziemy mieli tutaj u Damiana protokół z tego, także będziemy pewnie jeszcze do niego wracali przy okazji innych wniosków. Przechodzimy do wolnych głosów i wniosków. Justin był pierwszy, przepraszam. Dobra, wracam do tematu szkoła na Markowach, tak? Bo już poruszyłem ten temat i chciałem wiedzieć po prostu na czym stoimy, bo pan dyrektor ogłosił tam, że jest za mało miejsc dla klasowa i warunki tam po prostu jest koszmarny. Na każdym widział, jak byliśmy. No, tak, wiem, że wiesz, no, nie zależy nam to, żeby nie wiem, inwestować w tę szkołę, rozumiem, tak? Biorąc pod uwagę teraz, że my budujemy ten szkoła na Malinowie, to jest szczerze mówi, tak? Ale żeby chociaż wchodzić w te dzieciaki jakieś tam trochę komfortowe warunki, dopóki nie się tam chodzą, tak? Co to ogłosiłem ostatni raz i mam takie pytania, czy coś już jest... Tak, zgłaszany był tam ten płot, z tego co pamiętam ostatnio. Czy płot, on jest wykonywany, był już wykonywany, tak jak mówiłem, własnym sumptem przez pana Litewskiego. W międzyczasie, między państwa wizytą, a tamtą naszą czerwcową komisją wspólną, to mówię, wydaje mi się, że to opłotowanie, jeśli nie w całości, to na pewno w dużej części już było zrealizowane. Ja powiem tak, że o co tam państwo pytali, zaraz sobie jeszcze przypomnę. Pytałem o pomieszczenia, które zajmuje, jakieś tam była pani emerytowany chyba na przyczepę. Tak, no to proszę państwa. 70 metrów kwadratowe i... Tak. I to nie rozwiąza jej problem, naprawdę. Natomiast no tak naprawdę musielibyśmy zapewnić takiej osobie lokal zastępczy. Gdybyśmy chcieli ją usunąć, tak jak mówiliśmy, trzeba byłoby go wynająć dla takiej osoby. Patrząc z punktu widzenia finansów publicznych i naszej gminy, to moglibyśmy coś takiego rozważyć, ale wiemy, że to jest zawsze zadanie trudne. O tym mówiliśmy. Natomiast powiem szczerze, że ja będę się widział teraz z panem Rychlewskim w piątek. W ten piątek, bo jesteśmy umówieni na spotkanie. I on tam ma jakieś też, koncepcje związane z rozwojem tej szkoły.
Także wolałbym po prostu poczekać i ewentualnie do tematu wrócić po moim spotkaniu z panem Rydleckim. Ogrodzenie placu zabaw i mieszkanie w szkole. To były dwa tematy, gdzie teraz tutaj spojrzałem na te notatki z poprzedniego spotkania. Tak. Dobra, i ostatnie moje pytania. To będzie pytanie przypomnienie, bo pani dyrektor Iwona Szkoła Malinowa prosiła o możliwości, nie wiem, zatrudnienia, bo druga osoba, która by pomogła pilnować plac, obiekty sportowe, tak? Po godzinę szkoły, bo tam ludzie co czas rozbadali z drugiej szkoły, ale już musi włożyć pieniądze, żeby naprawić płoty i tak dalej, bo ludzie skoczą. I chodzi o to, żeby ktoś próba otwierał i zamykał też na koniec dnia, tak? Jeśli to obiekt też był dostępny dla mieszkańcy, tak? Po godzinę szkoły. Bo to ja rozmawiałem oczywiście w międzyczasie z panią dyrektor na ten temat także. Rozumiem, że chodzi o ten boisko wielofunkcyjne. Tak, tak. Bo problem samego placu zabaw, jego otwarcia jest o tyle problematyczny, że tam by trzeba po prostu znowuż w jakiś sposób wydzielić. On jest bardzo blisko zlokalizowane, same te urządzenia budynku szkoły. I co? No i pani dyrektor ma obawy, że jak dotychczas w otwartym boisku, tym wielofunkcyjnym, tam szkód naliczyła na kilkanaście tysięcy złotych przez ponad rok, to jak otworzy ten plac wielofunkcyjny, będzie jeszcze gorzej. Natomiast z tym takim placem dla dzieciaków i najmniejszych nie jest aż, myślę, tak źle, bo tam nie pamiętam, jaka jest ulica, ale kawałek od szkoły jest plac zabaw zorganizowany dla dzieci na terenie osiedla Linea. Jeśli chodzi o monitoring szkody, faktycznie w chwili obecnej monitoring jest, ale bardziej taki antywłamaniowy. Tak. Szkoła, tak, a nie obiekt. Jeśli chodzi o woźnych, to z tego, co się orientuję, ok, w czasie wakacji oni faktycznie pracują na jedną zmianę, ale w czasie roku szkolnego musiałbym, nie chcę skłamać, bo takie informacje zbierałem, musiałbym poszukać pliku, ale z tego, co pamiętam, woźny jest od rana do 22 bodajże. Tak, i oni po prostu, jeśli chodzi o samo otwarcie i zamknięcie tego boiska, to problemu w tygodniu nie ma. Nie dochodzi problem ewentualnego weekendu i okresu wakacyjnego. Proszę Państwa, ja powiem szczerze tak, że też temat analizuję, też rozmawiam, zasięgam języka tu i ówdzie i problem będziemy musieli na przyszły rok na pewno rozwiązać. Tak, jeśli tylko wybrać, pani wrócił wtedy na stare spotkania, tak, nawet zdarzyliśmy możliwości chyba zatrudnienia coś tam na jakiś tam etat, żeby to weekendowo po prostu. Tak, to znaczy jest taka możliwość, bo ja pamiętam, chyba dawaliśmy przykład naszego dopiewca tutaj, gdzie tam jest osoba odpowiedzialna. Czy ta pan osoba też sprząta trochę ten plac? Tak, sprząta i tyle. Sprząta, otwiera i zamyka. I ponieważ my mamy takie miejsca, w których moglibyśmy jakieś rozwiązania w zakresie tej przestrzeni publicznej zorganizować w lepszy sposób, to znaczy problem jeszcze jest tak naprawdę w Skórzewie i w Dąbrowie. W Dąbrowie, przepraszam. To są tylko w zasadzie dwa obiekty, więc myślę, że tam znajdziemy takie, żeby to było otwarte na weekend, zamykane i żeby ktoś o to w jakiś sposób dbał. Pytanie tylko, czy będzie tańszy, nie wiem, monitoring z jakąś tam ewentualnie firmą interwencyjną,
czy lepiej ktoś, kto będzie dbał i przychodził? Jest monitoring tak w szkole i tak teraz pani dyrektor ma rozprawę w sumie z jedną z... Ja wiem, ciągnącą się tam ponad roku sprawą. Monitoring nie zastąpi osoba też, która jest... Tak, tylko że w dopiewcu tej osoby tam nie ma cały czas, ona tylko otwiera, zamyka i ewentualnie tam przeprowadzi jakieś prace porządkowe, ale jest teren opłotowany. No i w Dobiewcu też jest tak, że ten plac zabaw się opłotowany znajduje się przy głównej drodze. On nie jest osłonięty żadnymi krzakami i tak dalej, i dlatego to rozwiązanie na pewno jest skuteczne. Ja powiem, że teraz tak zastanawiam się nad tym, co zrobić, bo ten temat dotyczy boisk i tak naprawdę placu zabaw. Mamy też taki plac zabaw w Skórzewie za Kontrą, gdzie lokalizacja tego placu zabaw jest bardzo dobra, bo jest w dobrym miejscu, są drzewa, jest zacieniony i tak dalej, ale generalnie raczej nie służy on chwili obecnej dzieciom, matkom z dziećmi i tak dalej, więc tam też... To samo się dzieje w parku, jest tyle pobitego szkła pod ławkami, a ostatnio pożarte dużo pozbierałam, no ale niestety nie byłam przygotowana, nie miałam drabin ze sobą. I tak myślałam, że jak opóźniają te kosze, tak, nie mogliby, przecież mają tam jakiś sprzęt, wygrabić spod tych ławek te potłuczone szkła. Mają, ale umowę, którą mam podpisaną. Nie wiem, czy to jest. Kudy, wszystko musi być. Zielony kosz, który jest koszem muzycznym, tak, no, ale stoi duży kubek. Panie radny, gdyby pan był wykonawcą takiego zlecenia, to tak powiem, tak, publikowano, tak, jak trzeba zapłacić, to tam i widzę, że miałem łatwy, tak, jest, no zbiera, ile to trwa, kurde, minuta, dwa. Ale jak ktoś ma 50 placy, 50 koszy, to wszystko jest zawsze tak skalkulowane raczej, że to też jest, że jest to na styku. I nie, no ja mam to na względzie. Okej, okay. To tyle jeśli chodzi o otwieranie się. Świecenie na placach zabaw to jest problem cały gminy. Tak, szczerze powiedzieć, tak, naprawdę. To, nie wiem, trudno jest to opanować. Trudno jest to opanować, nie wiem, przed co chodziłem, mówię. To jest kwestia prawności. Nie wiem, czy wzmożyć patrole straży gminnej w tej sprawie. Są te kamery teraz mobilne, u nas konoszenia na przykład była stosowana. Tak. Te świecenie to jest zapobiega, nie? Generalnie raczej. No na chyba ta kamera to pomogła. No bo to samo szkło, telefon piwie się nie bije tam. No samo się bije. No, to się bije. Tak, to się bije. Tak, to natomiast proszę pamiętać też, że tak jak tutaj pani dyrektor w Dąbrówce, no ma ten monitoring, jest sprawa, jest jakiś sprawca, to się zawsze ciągnie, nie? To chodzi o to, żeby przede wszystkim jakoś tam prewencyjnie to działało i tak dalej, nie? Myślimy nad tym i sprawa jakiegoś monitoringu, a raczej przede wszystkim tabliczki, że obiekt jest w jakiś sposób monitorowany, jest pewnie dość ważna. Mariola. Jeszcze Mariola. No ja tutaj, bo jak mówimy też o tych szkołach, zgłaszamy te problemy. Pani dyrektor nie zgłosiła, bo z tego co tutaj wiem, to nie zgłosiła. No chodnik wokół szkoły, natomiast dla wieców jest w stanie no tragicznym. Tam korzenie drzew powypychały te kostki. Po prostu no tam jest część starej jeszcze kostki tam sprzed 30 lat. Część jest dołożona nowej i naprawdę to jest no, duże niebezpieczeństwo sprawia, bo zimą, jak to zamarznie, to wystają takie różne garby. Ten był ten chodnik zgłoszony, wniosek był zrobiony w ubiegłym roku na ten rok, ale no został odwrócony. Myślę, że warto by o tym było pomyśleć, żeby to było. Proszę zapisać. Znaczy ja myślę, że tu akurat... On już raz był nawet naprawiany. Tam znaczy, akurat to będzie bardziej kwestia, że tak powiem, budżetowa, żeby ten problem zgłosić no ja do budżetu. Tak, no, bo nie wiem, czy to jest gestia nawet... Szkoła to tam nie było, u nas też była wymieniana kostka z tego samego powodu. Została to część bez drzewa na posesji szkoły, tylko na zewnątrz. Na zewnątrz, więc to nie jest gestii szkoły, żeby robić. Nie, na zewnątrz.
To raczej tu już jest sprawa budżetowa. Nie wiem, czy to nie powiat, drogi drogowe. Właśnie, powiatowa, tak, to jest przy powiatowej. Trzeba pewnie przejąć zadanie i tak dalej, wiadomo. Tam dużo raptem nie ma tego chodnika, bo on w całości nie jest, to będzie około 40 metrów. Mało nie. No, ale to nie jest tam pół kilometra, może nawet 30, bo nie mierzyłam dokładnie od przystanku autobusowego w stronę szkoły, nie? Bo tam dalej jest położony, no jest w dobrym stanie, więc nie należy go wymieniać. Ale ten odcinek właśnie od przystanku do szkoły. No ja bym tam tyle więcej nie mam. Myślę, że wszyscy już się pytania się. Dobrze, ja w takim razie, jeżeli mogę na koniec tylko tutaj dorzucić, że jak ważną jest kwestią ta obsługa tych terenów zielonych, powiem tak, że to również świadczy jakby... o nas, tych, którzy tą gminą zarządzają. Coraz więcej jest, widzę, że jak tak sobie jeżdżę po Polsce, to widzę, że coraz więcej jest takich gmin, które jednak przywiązują do tego uwagę. A to nie jest takie hobo, bo my cały czas u nas pokutuje, funkcjonuje takie myślenie na zasadzie tam tu jakaś sprawa jest, jakoś to będzie, tu sobie coś wyrosło. Nie ma co wyrosło, bo potem jest bardzo duży problem, na przykład często odwiedzam taką jedną gminę w górach, oni mają w tej chwili problem jaki? Oni wszystkim wydają zgodę na wycinanie drzew. U nas to było wielkie chryja tego. Dlaczego? Bo zarośli. Normalnie miejscowość, która kiedyś była piękną, widokową miejscowością, zarosła, bo nikt tego nie obsługiwał. I oni sami o tym mówią, że to się zaczyna robić później gdzieś tam z czasem problem. A my nie musimy czekać na tego problemu. Mogę tylko skończyć. A dlaczego tym się trzeba zająć profesjonalnie? Na przykład kwestia koszenia trawników, boisk i tak dalej. Dobra kosiarka do tego, żeby ona obsługiwała i tak, ale obsługiwała później już w miarę tanio, tak? Bo trzeba tylko lać, bo żeby boisko ładnie wyglądało, czy trawnik, to trzeba zebrać to, tak? Wiadomo, że tam dosiewki, takie rzeczy to funkcjonują, ale na przykład Anglicy mają na to prosty sposób. Kosiara bez koszy, z tymi takimi nożami, które chodzą w ten sposób i od razu nawozi. Ale taka kosiarka nowa kosztuje 100. Nie mieli tylko sali, i tyle. Mieli, bo to od jest mało. Taka kosiarka nowa kosztuje 100. Więc na pewno nie stać żadnej szkoły na to, żeby... A te kosiarki, które my mamy, to są do trawniczków, tak? Nawet te jeżdżące, to one są do trawniczków i takich, które leżą w cieniu. Także, że mówię, że jest to problem, myślę, że musimy poruszyć go na następnej Komisji Oświaty. Każdy z nas na pewno się w jakiś tam sposób do tego przygotuje. A tylko tak mogę zasugerować, że kluby z tych środków, które biorą od gminy, dużą część przeznaczają na przykład na obsługę boisk, tak? No i teraz by jeżeli miałoby to przejść pod GOSiP, czy pod gminę, czy pod jakąś firmę, która by to robiła profesjonalnie, to część tych środków mogłoby na przykład z tego pochodzić. Nie? Ale to na pewno musimy to przedyskutować. No, przecież my dokładamy środki sołeckie również na koszenia i wyszukiwania. No właśnie. Czyli też część mogłaby z środków tych sołeckich pochodzić i wtedy jakby na przykład wyłonić jakąś firmę, czy oddać to w zarząd, to usługę, zarząd ZUP-u, czy zarząd GOSiP-u, ale też musielibyśmy określić, co to ma być, bo ja najbardziej mnie przeraża takie mówienie na zasadzie, tam jest trawa, nie? Trawa, nie? Trawa, na której się gra, tak. A trawa, która sobie rosła i sobie rośnie, nie? I tam czasami barany ją obejrzą, no to nie jest ta sama trawa. Pytanie. Panie wicewójcie, to jest taka sprawa, już ja się na ten temat poruszała w sesji, my to mówimy na zasadzie. Przecież też to nie tylko w Piebiec, bo inne miejscowości też mają piękne nasadzenia, krzaki, mały, przy boisku i przy stawie, na które zakończyć wszystko ze środków sołeckich. I teraz tak, jak ja to poruszyłam temat, że kto będzie się tym zajmował, opiekował, to trzeba tak pryskać, trzeba takie drzewy, bo chorują. Trzeba je nawozić, trzeba je powlewać, przycinać.
no raptem usłyszałam u pani Przezińskiej, że nie ma takich pieniędzy i teraz jest to pozostawione na dziko. Ja po prostu wyjeżdżając w tym roku na wakacje, upały były takie, cała nerwowa, dzwoniłam po ten pozór, żeby to podlewali. 2000 wydałam ze środków sołeckich na podlewanie tych krzewów. No bo co by się z tym stało? Posadziliśmy i co? Jak widzimy, jest to wszystko problem. Robimy na własną rękę, więc tutaj trzeba pomyśleć. No, pytanie jest takie, czy jest to pytanie, czy to, o czym mówimy, o tej zieleni, ja okej, rozumiem, w zakresie szkół to tak. Natomiast czy raczej tego nie poruszać na, nie wiem, Komisji Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, bo to, mówię, dotyczy jak gdyby tematów szerszych niż tylko nasze obiekty oświatowe. Właściwie wszystkie komisje by mogły się tym zajmować. W zasadzie wszystkie mogłyby się. W temacie tych obiektów sportowych, ja wrócę, bo to nie było w poprzedniej kadencji zrobione, był sygnalizowany ten problem, że należy w tych naszych obiektach sportowych zamieścić regulaminy, bo nie ma regulaminu korzystania z obiektów sportowych w gminie. To jest jeden problem, a drugi jest też to, co już tu rozmawiałam też z panem wójtem, też rozmawialiśmy z poniedziałek z panem wójtem. Pojawiają się zapytania. Zapytania jako drugi z tematów na kolejną Komisję Oświaty, na regulaminy korzystania z obiektów, bo to tym się zajmuje Komisja Oświaty. Tak, nie było być zrobione, nigdy nie zostało wykonane. Kiedyś ktoś nam powiedział, że się posłużymy jakimś tam regulaminem, który ma pan Marcin napierała, no ale jakoś to ciągle się odwleka w czasie. I tych regulaminów nie ma. Są ale gdzie jakieś... nie ma takiego regulaminu? Na przykład nie ma w Więckowicach, jest tylko regulamin miejsca ogniskowego w zakresie typowo korzystania z ogniska. To jest przypadek, że jest akurat na tym boisku, bo w wielu miejscach innych gminie miejsca ogniskowe są zupełnie w innych miejscach. Ale na przykład w Więckowicach akurat nie ma i myślę, że w innych miejscach właśnie nie wiem, czy to Bielec ma regulamin korzystania z boiska, nie ma. No i tu się pojawia ten... Z boiska nie, a z placu zabaw jest. Na placu zabaw jest, tak. Na placu zabaw... No dobrze, ale za chwilę tutaj ten problem też wyniknie, bo urządzenia placu zabaw zostaną zamontowane na boisku. Czyli generalnie w ogóle dotyczy to obiektów gminnych, przeznaczonych do korzystania przez mieszkańców. No i druga kwestia, o której rozmawialiśmy, że musiałby być regulamin użyczania tych miejsc odpłatnie, czy no nie wiem, na jakiej zasadzie. I kto ma te umowy zawierać z tymi osobami, które są zainteresowane wynajęciem na przykład tego obiektu na jakiś określony czas. No bo akurat w Więckowicach się ta sytuacja pojawiła i ta pani poczuła niebo i ziemię, patrzyła wielkimi oczami na mnie, że ja nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić. No nie, że nie wiem, co mam zrobić w tej sytuacji, tylko ja nie jestem uprawniona, żeby z nią zawrzeć taką umowę. Nie ma jakiegoś takiego regulaminu użyczania. Tutaj pani życzyła sobie jakieś media, kto posprząta po takiej imprezie, jak ona tam planowała zrobić firmową. No myślę, że tutaj też to staje w kwestii Urzędu Gminy, a nie Sołec. Ja tutaj usłyszałam, że to Sołec to w swoim zakresie miało załatwić. No byłoby to na pewno, od kogo ale się kłopotliwe jest to akurat, powiem szczerze. Jak mam... Od kogo to usłyszała? Że to jest mojej gestii? No pan Maciek powiedział, że to powinniśmy sam w swoim zakresie załatwiać. A ona poruszyła nie do ziemi, bo zadzwoniła właśnie do GOSIR-u i do urzędu dzwoniła. Ale ja nie wiedziałam, jak mam się w tej sytuacji zachować. Tu jeszcze się okazało w międzyczasie, że właśnie nie powinniśmy użyczać, bo tam jest dotacja z PROW-u, czyli materialne korzyści, jakby czerpać nie możemy. Ale tutaj porządkowe kwestie są do rozstrzygnięcia. No bo jeżeli ta osoba nie będzie miała żadnego dokumentu, na jakiej zasadzie ona tam przebywa, a wydarzy się coś, czy zniszczy się, zostanie zniszczone, to no, jest to, myślę, do rozważenia. Ja na przykład nie podejmę takiej decyzji, że... A Rada Sołeckiej nie jest w stanie sporządzić taki regulamin? No ale ty nie możesz pobierać jakiś opłat za media i tak dalej. No nie jesteś uprawniony. Czy regulaminy zawsze były tworzone tu w urzędzie? Ale tak, że my mogłem... Dobra, jeśli skoro mówimy o regulaminie, pani wójcie... Ale nie robisz tam, bo tam są... Jakieś dofinansowanie jest przez jakiś czas, prawda? Tak, przez jakiś czas, ale tak, tu jest tak druga kwestia. To jest kwestia korzystania, też mówię, jeżeli sobie życzyła ta pani prądu czy wody, no to jednak to spada na gminę, no to jeżeli, bo wiadomo, że mieszkańcy korzystają z tego obiektu, w takich normalnych tam ramach, ale jeżeli to miało być zamknięte, tak, no to chyba jakaś procedura powinna zostać przeprowadzona. Pytanie, czy w ogóle musimy chcieć tamto pole wynajmować na takie zorganizowane imprezy? No to jest druga kwestia. Imprezy do dyskusji oczywiście. Sugestia była. Natomiast jeśli to służy, że tak powiem, bezumownie mieszkańcom, bo rozumiem, że mieszkańcy tak sobie prywatnie... Skąd ta pani dzwoniła, więc... Aha, wiesz co, zgłaszamy to jako jeden z tematów. Chciałam w tym temacie, że w Paleziu jest wynajmowane boisko sam.
przed salą. Ale tam jest administrator, ale jest administrator. Tak. Tak. No, ale to znaczy, że jest to w jakiś sposób określona. Tak, ale do tego miejsca jest osoba, która sporządza tę umowę i tak dalej. Jak to masz? Wydaje mi się, że masz administrator, no i sołtys jednak. Zgadza się, tak to funkcjonuje w Palędziu. No, koszt wynajęcia sali na dobre 150 zł. To jest sala, ale również wojsko też regularnie. Tak. A tutaj nie ma tego regulaminu. Dobrze, czas określi. A jeszcze odnośnie regulaminu, to na to Palędziu istnieje taki regulamin. Istnieje. Oczywiście. Tworzone przez Radę Sołecką. Tak? Proszę? Nie, on jest z gminy. No to gminy. No nosicielem jest gmina, to jest przekazane. Jest szymer umowy, jest szymer regulaminu. Jest cennik uzgodniony na wynajem. Zgadza się. Jeszcze mam taką ostatnie spotkanie też komisja była pani Nowicka, tak. I obiecała, że już jak wrócimy na wakacje, to ona przedstawi nam regulamin odnośnie użytkowania świetlicy. Cerka. Jak? Proszę? A co wiemy na ten temat? Nie odpowiem, tak, zebrałem informacje na temat wykorzystania wykorzystania tej części biblioteki w Skórzewie w Rotundzie. Co tam się dzieje, jak to funkcjonuje. Ale jeśli chodzi o bo tam się dzieje dość dużo. Ja też tam parę jakichś tematów mam do pani dyrektor, między innymi regulamin, między innymi ostatecznie umowa GOK, biblioteka nasza w Dopiewcu. Jak pani dyrektor tylko wróci, to do tematu powrócę. Chciałem ci tylko sygnalizować. Tak, bardzo dobrze. Jeśli na zakończenie, a jeszcze chciałem prosić jeszcze o jeden temat, kolejne spotkanie, tak, żebyśmy poruszali. Temat, promocja po prostu gminy naszej, tak? Bo już zbliża się wejść rok, bo nasza kadencja, tak? I obiecaliśmy, że będziemy promować gminy, przyciągać inwestorów i tak dalej, tak? I chciałem wiedzieć, co jest zrobione już w tym kierunku. Czyli mamy trzeci temat do na następną komisję. Tylko czy to też na tą komisję najważniejsze? No tak, to jest promocja, to jest tu. To macie, to jest na to wpisane. My jesteśmy, mamy nazwę. Tak. Jest ostatni członek. Tak. No, promocja gminy jak najbardziej. Poprosimy wtedy o obecność pana Adama Mendrawa. Pana Adama Mendrawa jest kierownikiem, tak? Tak, dziś jest na urlopie, w sensie na urlopie jest wypoczynkowy. Bo poniedziałkowe spotkanie, ta komisja budżetowa, no to jest niepokojące, że po prostu znaczący część budżet w gminie, tak? Jest zależny od osoby fizycznej, tak? I my ciągle otworzymy i powinniśmy zrobić coś w kierunku w końcu, żeby korzystać, tak, położenia naszej gminy, żeby wyciągać inwestorów, tak, to bo jeden z obietnicy wyborcy, to już powinniśmy mieć. Tak, natomiast proszę Państwa, no, ja mówię, problemem naszym największym, jeśli chodzi, i to trzeba jasno sobie powiedzieć, jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów, jest brak gruntów gminnych. Ale to są temat po prostu najważniejszy, kluczowy. Co zrobimy w tym kierunku, tak? Raczej wykupy nie wchodzą w grę ze względu na koszty. Po drugie, gdybyśmy jako urząd czy jako gmina mieli wykupić, na przykład kupić od kogoś grunt w cenie 200 zł za metr i odsprzedać go dalej na przykład za 150 zł, żeby przyciągnąć inwestora, to narażamy się na zarzuty niegospodarności i tak dalej. Także to jest też jeden z problemów, który nam, że tak powiem, z wójtem zaprząta cały czas głowę. Natomiast no, nie ma tutaj jak gdyby dobrych rozwiązań. No i sytuacja, powiem wprost, wygląda tak, że inwestor przyjdzie do naszej gminy,
albo często tak wygląda, nawet skieruje się go do kogoś, kto posiada grunt, który mógłby być gruntem pod jakiś tam, pod jakąś działalność gospodarczą większą przeznaczoną. Cena gruntu jest taka, że oferowana przez tego sprzedawcę, jeśli w ogóle chce sprzedać grunt, bo zdarzyło się tak, że w ogóle właściciel nie był zainteresowany. Cena gruntu oferowana jest często wyższa niż, nie wiem, w gminach sąsiednich na gruntach przygotowanych, gminnych, przygotowanych przez gminę, przygotowanych pod inwestycje takich stref. Tutaj dookoła jest sporo. My jesteśmy trochę w takiej sytuacji jak miasto Luboń na przykład, czy niektóre inne gminy, które po prostu nie mają atrakcyjnych gruntów swoich gminnych, w sensie, na których można byłoby... W sensie kosztowe, tak? Atrakcyjne, celowo. W ogóle nie mają gruntów własnych, żeby przeznaczyć. To jest wszystko na... No bo jak jest grunt gminny, to my byśmy go mogli tam, nie wiem, uzbroić, jak zbroić drogę, plany i tak dalej, nie? Porobić tak, żeby tą ofertę dla inwestorów mieć faktycznie taką, żeby przychodzili, bo byśmy ściągnęli. Myślę, że przy sprawności tutaj funkcjonowania wójta, który, mówię, wiele kroków też już poczynił na początku swojej kadencji w tym, nie byłoby jakimś wielkim problemem. Dobra, ale sygnalizuję, że po prostu naprawdę temat przejdzie rozmowę, tak, bo nie widzę, czy się składa, żeby ktoś nawet działa jako mediator, tak, między innymi potencjalnym inwestorem, tak, i właściciel gruntu, tak, żeby coś tłumaczyć. I nie to załatwić, naprawdę, no to tam dzieje się w prywatnym biznesie, tak. Myślę, że to jest też kwestia, żeby wiesz, szczerze rozważyć, tak. Prowadzono jakieś rozmowy, że wójt ma zacinał przetoryski w sprawie tych gruntów w Konarzewie, które tam są roszczeniowe i tam, żeby właśnie lokalizować, a gdzie, no tyle, że rodzina Czartoryski, która ma prawo jakby roszczeniowe, no tam nie jest zainteresowana, żeby tam zlokalizować, a gdzie, nie? To jest taki przykład. Potwierdzający to, o czym mówimy, nie? Że tam powstanie węzeł drogowy, który jest szansą tam na rozwój tamtych terenów odnośnie aktywności gospodarcza, tak naprawdę no, pewnie rodzina Czartoryski chętnie by tam widziała jakąś budowlankę mieszkaniową. No właśnie, kolejny. No tak, ale to... Ale tam jest jeszcze, tam sprawa jest w ogóle kwestia odzyskania tych ziem, także to jest tam grubsza sprawa, nie? Bo Czartoryscy mają prawo roszczenia, ale nie są właścicielami terenu. Obecnie to jest Skarbu Państwa. Gmina w zasadzie nie ma nic do tego, może nie mediować między tymi pomiarkami. Dobra, ok, ogólny proszę plus o przedstawienie takich jakiś ogólny zarys, co się dzieje w tym temacie i ewentualnie co już gmina już zrobiła do tej pory i ewentualnie jaki ma dalszy plan. Dobra, już teraz ostatnie, już nikt nie ma prawa zabrać głosu. Ja mam tylko jeden temat jeszcze do nas. Zgłaszam temat na Komisję Oświaty, kolejny. Otóż, panie wójcie, jako Komisja Oświaty prosimy o przekazanie nam informacji, jak odbyło się przekazanie szkoły przez panią występującą dyrektor, nowej pani dyrektor w Dopiewcu. Prosimy, żeby wziąć pod uwagę, że nowa pani dyrektor żeby miała wgląd wszystkie faktury zakupowe dotyczące sprzętów, które są na stanie szkoły. Proszę Państwa, no... Wszystko, znaczy, ale wszystkie dosłownie z, no, wszystkie to, że przynajmniej z ostatnich 4 lat. Tak? Znaczy taki wniosek, żeby miała wgląd. Nie będzie miała wglądu, bo to nie jest, patrząc z punktu widzenia dyrektora, rzecz tajna. Dyrektor jako szef jednostki organizacyjnej, takiej jednostki budżetowej, jest odpowiedzialny za prowadzenie też sfery finansowej. W ROKSiZ-ie wszystkie dokumenty źródłowe są, także na pewno będzie taki dostęp pani dyrektor miała. Czy chodzi o to, czy te sprzęty zgadzają się tak z tym, co jest na fakturze? Proszę? Inwentaryzacja. Dokładnie. Chodzi dokładnie o to, żeby to nastąpiło takie przekazanie, bo
Choćby z tego względu, że naprawdę doinwestowanie tej szkoły przez ostatnie lata było dość spore i chcemy, żeby to też miało jakieś swoje efekty, tak? Zamykam posiedzenie Komisji Oświaty i już nie ma żadnych głosów dzisiaj. Na następnej komisji zajmiemy się tymi zgłoszonymi wszystkimi tematami, także dzisiaj dziękuję Państwu. Za chwilę się odbędzie komisja rewizyjna. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy duże koszty generuje, gdybyśmy zmienili takie umowy na to wysypywanie tych śmieci łącznie z tym, co obok tego postulata? Nie, no to nie odpowiem tak wprost, natomiast... Nie, 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 nie